Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie na konferencji popularno-naukowej zatytułowanej Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce 1939-1945. Dzisiejsza konferencja jest zorganizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod honorowym patronatem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobry, którego bardzo serdecznie witamy na dzisiejszej konferencji. Jest z nami pan prezes Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie. Witam również bardzo serdecznie zastępcę prokuratora generalnego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pana Andrzeja Pozorskiego. Serdecznie witamy współorganizatora dzisiejszego wydarzenia, dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pana profesora Marcina Wielca. Witamy, panie profesorze. Szanowni Państwo, przed nami dwa panele, panel naukowy i publicystyczny, ale zanim rozpoczniemy ucztę naukową, o zabranie głosu poproszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, panie prokuratorze, drodzy Państwo, często w debacie publicznej, w debacie politycznej od kilku lat naszych zachodnich sąsiadów Niemiec pojawia się nieskrywana troska o praworządność w Rzeczpospolitej Polskiej. Pojawia się ona nie tylko na forum Bundestagu i w samym Berlinie, ale także na forach europejskich, forach światowych, w publicystyce. Tę dziwną tendencję, drodzy Państwo, niestety dość często przejmują, wydawać by się mogło, poważne ośrodki i instytuty badawcze w samej Polsce, publicyści, a niestety także część środowisk opozycyjnych w Polsce. I mimo że Instytut Pamięci Narodowej nie jest częścią debaty politycznej w XXI wieku, to w infrastrukturze państwa polskiego Instytut Pamięci Narodowej odpowiada za prawdę o Polsce i Polakach w XX wieku, ale także za prawdę o dwóch systemach totalitarnych, niemieckim narodowym socjalizmie i sowieckim komunizmie i tym, co oba systemy przyniosły Polsce także w XXI wieku. Polska, suwerenna, niepodległa, działająca w ramach systemu demokratycznego, sama wybiera swój system praworządności, sądownictwa. Polacy wybierają swoich przedstawicieli, których decyzje mają wpływ na nasze codzienne życie. I biorąc pod uwagę tą nieskrywaną, a niepokojącą także nas, historyków i myślę, że także prokuratorów, narrację, która często pojawia się w XXI wieku zza naszej zachodniej granicy, Instytut Pamięci Narodowej przypomina o odpowiedzialności za działalność niemieckiego sądownictwa w okupowanej Polsce i stoi przed Państwem trudne zadanie, bo sam tę konferencję nazwałbym nieco inaczej. Powiedziałbym o braku odpowiedzialności za działalność niemieckiego sądownictwa w okupowanej Polsce, bo jak za moment zobaczymy z mojej krótkiej prezentacji, która jest wprowadzeniem do tej dyskusji, po roku 1945 niemiecki system sądownictwa w Republice Federalnej Niemiec wchodził często w fazę renazyfikacji, a nie denazyfikacji, drodzy Państwo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o okupację ziem polskich wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej w czasie II wojny światowej, niemiecki wymiar sprawiedliwości, niemieckie sądy niewojskowe, powszechne, cywilne wydały 30 tysięcy wyroków śmierci, w tym aż 15 tysięcy, a więc połowa z nich została wydana na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Warto dodać, że w czasie I wojny światowej takich wyroków śmierci było tylko 291, co pokazuje ogromną skalę antypolonizmu, antysławizmu rodzącego się w międzywojennym świecie. Za te
wyroki na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej odpowiadało 1162 sędziów i prokuratorów, którzy pracowali w sądownictwie niemieckim na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej. W czasie II wojny światowej zaginęło lub zmarło przed zakończeniem wojny 76 z nich, a 482 podjęło pracę w sądownictwie Republiki Federalnej Niemiec. To nie koniec, drodzy Państwo. Ci, którzy nie podjęli tej pracy, nadal pobierali emerytury w Republice Federalnej Niemiec bądź rozpoczynali nowe kariery jako elita prawna, elita polityczna, radcy prawni i mecenasi w Republice Federalnej Niemiec. Przed sądami Republiki Federalnej Niemiec toczyły się tylko 22 postępowania przeciwko sędziom i prokuratorom III Rzeszy Niemieckiej. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że nie zapadł żaden prawomocny wyrok skazujący sędziego ani prokuratora III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec. Z 9 tysięcy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w 1953 roku w Republice Federalnej Niemiec, aż 6 tysięcy, czyli 2/3 spośród nich pracowało w sądownictwie III Rzeszy. Moglibyśmy przytaczać, drodzy Państwo, i z całą pewnością będzie to się pojawiać w czasie dzisiejszych debat i dyskusji, wiele nazwisk osób zaangażowanych w budowanie demokratycznej Republiki Federalnej Niemiec, które miały głęboki związek z systemem niemieckiego nazizmu. Ja podam tylko dwa przykłady. To Hans Globke, który wprawdzie nie był sędzią, nie był prokuratorem, ale kładł podstawy pod prawny system III Rzeszy Niemieckiej, a w latach 1953-1963 był szefem urzędu kanclerskiego kanclerza Konrada Adenauera, a więc jednym z najbliższych współpracowników wprawdzie antynazistowskiego kanclerza. Wśród nich był także, drodzy Państwo, było także wielu innych prawników, którzy osiągali wysokie funkcje w Republice Federalnej Niemiec, dochodząc do funkcji nawet zastępcy prokuratora generalnego, ale te nazwiska zostawiam już Państwu do odkrycia podczas konferencji naukowej i debat naukowych. Chciałbym bardzo podziękować za przygotowanie tej konferencji panu prokuratorowi Andrzejowi Pozorskiemu, szefowi Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektorowi Biura Badań Historycznych Sebastianowi Pilarskiemu i panu wicedyrektorowi Konradowi Graczykowi, panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Chciałbym serdecznie podziękować za patronat i współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Ja zostawiam Państwa z dyskusją naukową, której z przyjemnością będę się także przyglądał i z taką nadzieją, że w czasie Waszych dyskusji i debat będziemy jeszcze bliżej prawdy do naszych zachodnich sąsiadów, którzy mam nadzieję, że pochylą się nad dzisiejszą konferencją. Chciałbym wysłać głęboki apel, że gdy upominają się z troską o polską praworządność, o polską demokrację, wolność, suwerenność i niepodległość, żeby pamiętali o tym, jaki dzisiaj wymiar sprawiedliwości Federacji Niemieckiej, jaką niesie w sobie spuściznę, i powinni zająć się swoimi problemami renazyfikacji systemu sądownictwa w latach 50. i 60. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu poproszę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobrę. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie prokuratorze, wielce szanowni państwo zgromadzeni na dzisiejszym spotkaniu. To dla mnie osobiście wielki zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za zorganizowanie tej jakże ważnej dla przypominania prawdy, elementarnej prawdy konferencji. Ta prawda ma w dzisiejszych czasach szczególne znaczenie, wagę, wymowę. Pozwolę sobie nawiązać bezpośrednio też do debat, które toczą się na co dzień w trakcie też i kampanii wyborczej. One nie omijają spraw związanych z historią, pokazaniem prawdy historycznej albo też
zniekształceniem tej prawdy historycznej poprzez pokazanie ją w fałszywym zwierciadle. Jakże wymowne są na przykład wywiady znanej reżyser pani Agnieszki Holland, autorki jakże kontrowersyjnego filmu, która w swoich wywiadach, nie tylko z wielką łatwością wobec osób, które ocenia krytycznie, odwołuje się do nazistowskich obelg, zarzuca dzisiaj rządzącym, że są, cytuję, nazistowską hołotą. Porównuje żołnierzy służących na naszą wschodnią granicą do nazistów, niemieckich nazistów, którzy wozili Żydów masowo i mordowali w ramach ludobójczego przedsięwzięcia III Rzeszy. Co też znamienne, w tych wywiadach pojawia się słowo nazista, ale bez słowa Niemiec. Trudno się dziwić, że dziś na świecie często słyszymy o tym, że byli jacyś naziści, a kolejne pokolenia dorastające w dzisiejszym świecie, w biegu informacji, często bardzo powierzchownych i niepełnych, są skłonne wyciągać wnioski, że ci naziści, skoro te obozy były w Polsce, to byli polscy naziści. A więc przypominajmy, to byli Niemcy, to byli niemieccy naziści. Przypominajmy też i głośno mówmy, że Polacy byli też ofiarami niemieckich nazistów. Nie było tak, jak niektórzy chcieliby rysować, że oto Niemcy, jeżeli już pojawia się to słowo, dopuszczali się tu straszliwych zbrodni, Holokaustu, a obok niczym w sielankowym świecie żyli Polacy, którzy wobec swoich żydowskich sąsiadów zachowywali się co najmniej obojętnie i nie rozliczyli się, nie rozwiązali problemu Holokaustu, też przebrzmia w wywiadach wspomniany przeze mnie reżyser. Otóż, drodzy Państwo, w ramach kampanii wyborczej miałem okazję jeździć też w różnych miejscach. Byłem i zaproszony, w związku z tym, że mamy wrzesień, w wspomnieniach pacyfikacji, mordów dokonanych licznych wsi, miejscowości przez właśnie tych niemieckich nazistów, którzy oczywiście na niespotykaną skalę przemysłową, w sposób niezwykle okrutny, mordowali naród żydowski. I co do tego jest pełna zgoda. Okrucieństwo tej zbrodni było niesłychane, ale również z niezwykłym okrucieństwem ludobójczo, wykorzystując machinę swojej władzy, mordowali Polaków i przeznaczali ich ten sam los, co i narodowi żydowskiemu, tylko rozciągali to inaczej, te swoje plany zbrodnicze, ludobójcze w czasie. I o tym musimy głośno mówić. Dlatego tym bardziej dziękuję tym wszystkim, którzy z mroków przeszłości, poprzez swoje badania, pracę historyczną, pracę archiwistów, prawników, prokuratorów, rzucają to światło na tą przeszłość, światło prawdy. Naszym obowiązkiem jest tej prawdy bronić, nie ukrywać, pokazywać ją w pełnych konturach i przypominać też, że Niemiecka Republika Federalna, wbrew deklaracjom, wbrew sloganom, wbrew słowom, które często słyszymy z ust polityków niemieckich, nie wywiązała się swojego elementarnego zobowiązania, zadania, wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy tych zbrodni się masowo dopuszczali, strasznych, ludobójczych zbrodni również na Polakach. Pan prezes był uprzejmy tutaj przywołać 15 tysięcy wyroków śmierci, ale to są konkretni ludzie, konkretne nazwiska, ale za tym też po drugiej stronie kryją się też konkretni sędziowie, konkretni ludobójcy, którzy w sposób nieludzki wydawali te wyroki. Skazywali na śmierć, a pozostałych w większości na obozy. Obozy, które wiadomo też z reguły kończyły się śmiercią. Niemieckie sądownictwo było elementem niemieckiej machiny zbrodniczej, eliminacji, eksterminacji, terroru i eksterminacji narodu polskiego. Naszym obowiązkiem jest o tym głośno mówić i przypominać. Ale wobec zaniechań Niemieckiej Republiki Federalnej, która, nie kryjmy tego, powiedzmy szczerze, w sposób cyniczny, świadomy, zrobiła wszystko, aby nikt z tych zbrodniarzy nie poniósł odpowiedzialności, aby ta odpowiedzialność się rozmyła. Naszym obowiązkiem jest te fakty przypominać. Stąd dziękuję panu prokuratorowi Pozorskiemu, że w ramach nadzorowanych przez siebie działań procesowych doprowadził do podjęcia działań, też tych formalnych, kierowanych pism, wniosków do strony niemieckiej, o wyjaśnienie, czy doszło do procesów rehabilitacyjnych w sprawach, w których zapadały te haniebne, zbrodnicze, ludobójcze wyroki. Niemiecki system państwowy, polityczny aż do 1998 roku nie zrobił nic, by spowodować,
aby osoby, które w sposób bezprawny były skazywane w ramach tego zbrodniczego systemu niesprawiedliwości III Rzeszy, nie figurowały jako osoby skazane. Dopiero w 1998 roku podjęto ku temu pewne działania. Do dziś nie stworzono mechanizmów prawnych, które w cywilizowanym świecie są regułą związane z zagwarantowaniem zadośćuczynienia, odszkodowania ofiarom bądź też ich następcom prawnym. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jest tym bardziej przypominać te fakty, kiedy w dobie debaty dzisiejszej, która toczy się w Europie przy okazji reformy sądownictwa, to państwo niemieckie w sposób najbardziej ofensywny atakuje nas jako Polskę, naszą demokrację, nasze państwo, narracją, że nam nie wolno dokonywać zmian w sądownictwie, nie wolno polskiemu parlamentowi, demokratycznie wybranej władzy, dokonywać zmian ustrojowych, bo jesteśmy kulturowo do tego niedojrzali, bo mamy, można powiedzieć, gorszą tradycję. No to już jest naprawdę wyjątkowa buta ze strony przedstawicieli państwa niemieckiego, którzy wprost tego rodzaju tezy wygłaszali na spotkaniu z panem ministrem Kaletą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szkoda, że mnie tam nie było. Pan minister Kaleta jest bardzo delikatnym człowiekiem i subtelnie przypominał pewne fakty historyczne i prawdę, co powodowało konsternację i dużą złość po drugiej stronie przedstawicieli niemieckiego Bundestagu, bo o tym mówię. Pewnie zrobiłbym to w sposób bardziej bezpośredni i dosadny, ale to tylko pokazuje, że Niemcy zapominają, bo oni naprawdę zapominają. Oni naprawdę chcą wierzyć swoją własną narrację i swoją własną propagandę, że to oni mają piękne tradycje, że oni są szlachetni, że im wolno, że oni to są demokratami całą gębą, a nas mogą pouczać i traktować po macoszemu. Już nie mówię, że to są takie elementy, można doszukiwać się tutaj takiego rasistowskiego wręcz spojrzenia, tego co można sięgać do tamtych mrocznych czasów było w sposób tak oczywisty widać i co znajdowało wyraz wręcz w zbrodniczej nazistowskiej ideologii, ale jest to bardzo znamienne, bo przecież właśnie tam w Niemczech to niemiecki parlament, Bundestag w połączeniu z komisją wyłonioną też po części z lokalnych polityków landowych wyłania sędziów ichniejszych, można powiedzieć, Sądu Najwyższego, czyli sądów federalnych. I nie ma tam ani jednego sędziego. To jest decyzja czysto polityczna. Im więc wolno, nam, Polakom nie wolno. Dlaczego? Bo mamy złe tradycje. Bo nie mamy odpowiedniego demokratycznego backgroundu, który pozwoliłby nam podejmować w tym zakresie suwerenne i samodzielne decyzje. Otóż ta debata dzisiaj, pokazująca prawdę o tym bezprawiu, o bezprawiu, które było kontynuowane też władze Republiki Federalnej Niemiec, o ukrywaniu zbrodni, zamiataniu ich pod dywan, o nagradzaniu de facto zbrodniarzy licznymi, ważnymi stanowiskami w wymiarze sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, którzy pełnili często bardzo prominentne stanowiska, jest najlepszym dowodem, że musimy o tym głośno mówić, domagając się przywrócenia przynajmniej prawdy i sprawiedliwości. Drodzy Państwo, jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny za tą dyskusję i debatę, która dzisiaj jest tutaj toczona. Mówi się, że prawda jest siłą sprawiedliwości, więc życzę Państwu, aby ona wybrzmiała szczególnie mocno. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wystąpienie, panie ministrze. Szanowni państwo, przed nami dosłownie 3-minutowa przerwa techniczna. Aranżujemy w tej chwili miejsce tutaj na scenie, gdzie odbędzie się dyskusja naukowa z udziałem specjalistów. Bardzo proszę o przygotowanie tutaj tego miejsca przez panów. A przed nami dyskusja, w ramach której wezmą udział panowie dr Konrad Graczyk, prokurator Bogusław Czerwiński, profesor Bogdan Musiał i profesor Józef Koretczuk. Ta dyskusja będzie dotyczyła spraw związanych z odpowiedzialnością za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce. Dyskusję tę poprowadzi pan prokurator Robert Janicki. Dosłownie za chwilę rozpoczniemy. Przejdźmy zatem do części wstępnej naszego dzisiejszego spotkania, uwzględniając pewną chronologię tematyczną zagadnień, które będą przedmiotem panów wystąpień wprowadzających.
Proszę o zabranie głosu pana doktora Konrada Graczyka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy mówić o kwestii odpowiedzialności i w stosunku do niej oczywiście taki charakter pierwotny, prymarny stanowi zagadnienie, jak sądownictwo niemieckie w ogóle na ziemiach polskich okupowanych przez Niemcy się znalazło. Ja krótko chcę powiedzieć, jak do tego doszło, jaka była formuła i też konsekwencje tego zjawiska. Sądy niemieckie na ziemiach polskich zaczęły być instalowane jeszcze kiedy trwały walki Wojska Polskiego z Wehrmachtem, później także z Armią Czerwoną, a więc jeszcze we wrześniu 1939 roku, gdzie sądy niemieckie stanowiły część aparatu okupacyjnego administracji cywilnej wprowadzanej na ziemię polskie po zajęciu czy po wyparciu z danego obszaru Wojska Polskiego, polskiej administracji, wchodziła administracja niemiecka i w jej ramach sędziowie, którzy byli do swoich zadań przygotowywani już wcześniej. Prosty przykład, w przypadku Katowic sędziowie oczekiwali w położonych nieopodal Gliwicach na rozpoczęcie swojej pracy. Kwestia dalsza stanowi odbicie decyzji Hitlera co do losu ziem polskich. Tutaj mamy dwa tory, to znaczy ziemie wcielone do Rzeszy, to jest na przykład Wielkopolska, Górny Śląsk czy Pomorze. I ten drugi tor to jest generalne gubernatorstwo, czyli pozostałe ziemie zajęte przez Wehrmacht, przez Niemcy. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy zainstalowano sądownictwo niemieckie, stosujące niemieckie prawo karne. Prawo karne, które no to pojawiło się w przemowie pana prezesa i w przemowie pana ministra. Prawo, które no przełamywało zasadę określoności prawa, a realizowało zasadę segregacji rasowej. Natomiast na obszarze generalnego gubernatorstwa mamy dualizm, jeśli chodzi o organizację sądownictwa. Mamy wprowadzone sądy niemieckie w myśl takiej koncepcji, że Niemiec w generalnym gubernatorstwie ma prawo do niemieckiego sędziego i mamy sądy polskie, w których generalnie dalej pracowali polscy sędziowie. Natomiast oba piony sądownictwa nie były równorzędne. Można wręcz mówić o podporządkowaniu tego pionu sądownictwa polskiego w generalnym gubernatorstwie sądownictwu niemieckiemu. Prosty przykład instytucji procesowej. Sądownictwo niemieckie miało prawo sprawdzenia wyroku sądu polskiego. To jakby jedna kwestia. A druga, jeśli chodzi o rozgraniczenie kognicji, właściwość prokuratury. Było to ustalone w ten sposób, że wszystkie sprawy karne najpierw trafiały do prokuratora niemieckiego, który decydował o ich dalszym biegu. Sprawy proste, drobne były przekazywane do sądownictwa polskiego, natomiast sprawy takie, gdzie Niemcy mieli swoje zainteresowanie, sprawy poważne, dotyczące czynów na przykład, gdzie stroną pokrzywdzoną, poszkodowaną był Niemiec, trafiały do sądownictwa niemieckiego i w tym sądownictwie niemieckim dalej stosowano niemieckie prawo karne. Jakie ono było, no już zdążyłem powiedzieć. I może na koniec jedno zdanie takie co do konkluzji, bo to stanowi jakby skomplikowane zagadnienie prawne, nie chcę tym zanudzać, natomiast jest kwestia, jak to wprowadzenie tego sądownictwa niemieckiego na ziemię polskie miało się do konwencji haskiej z 1907 roku, regulującej prawa i zwyczaje wojny lądowej i prawa okupanta. Upraszczając to wszystko, doktryna niemiecka, taka przedwojenna, a nawet też po 1933 roku, była świadoma tego, że sądy, nawet jeśli mogłyby na okupowanym terytorium być wprowadzone, to one mogą sądzić tylko w tych sprawach, gdzie dochodziło do jakichś czynów, które były skierowane przeciwko armii okupacyjnej. Więc to był bardzo wąski zakres orzecznictwa. Te sądy, które Niemcy wprowadzili na ziemiach polskich, miały charakter dużo szerszy. Dlaczego? Ponieważ
miały być instrumentem w realizacji polityki okupacyjnej. Nie miały tylko realizować tego, co powinny były robić w ramach konwencji haskiej, czyli zapewnić spokój i bezpieczeństwo na tym okupowanym terytorium. A poprzez prawo karne, o którym jeszcze później będziemy mówić, sądy niemieckie wpisywały się nie tylko w dyskryminację Polaków, ale też w eksterminację i Polaków, i Żydów. Mamy konkretne wyroki, które w to się wpisują. To ja tyle bardzo. Na razie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prokuratora Bogusława Czerwińskiego. Dziękuję uprzejmie. To, o czym ja chciałbym powiedzieć we wstępie, to nakreślenie pewnej perspektywy prowadzenia, zajmowania się sprawami dotyczącymi niemieckich, nazistowskich zbrodni sądowych z punktu widzenia właściwości i tego, co robią prokuratorzy Komisji Ścigania. Bardzo często spotykając się z kolegami prokuratorami tutaj w Polsce, ale też i z kolegami czy sędziami z zagranicy, spotykam się z takim pewnym zdziwieniem, zaskoczeniem, że my w dalszym ciągu w Polsce prowadzimy śledztwa dotyczące niemieckich zbrodni nazistowskich, że prowadzimy śledztwa dotyczące niemieckich zbrodni sądowych. Odpowiadając na to pytanie i ogólnie kreśląc pewne ratio legis, dla którego w dalszym ciągu te śledztwa są i powinny być nadal prowadzone, należy zastanowić się nad tym, kiedy możemy mówić w przypadku popełnienia przestępstwa, z tym, że dane przestępstwo, dany czyn został rozliczony. Ano możemy mówić o tym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po pierwsze sprawca został ukarany. Jak to już wielokrotnie padło w przypadku niemieckich nazistowskich zbrodni sądowych, zasadniczo nie doszło do tego typu sytuacji. Po drugie, możemy mówić o tym, że przestępstwo zostało rozliczone, jeżeli ofiara tego przestępstwa otrzymała stosowną, czy też osoby, które, nie tylko ofiara, ale osoby, które wykonują prawa pokrzywdzonego, otrzymały stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Tutaj w tym wypadku również brak jest tego typu sytuacji. I ostatnia, trzecia sytuacja, kiedy możemy mówić, że doszło do rozliczenia przestępstwa, tu w szczególności w odniesieniu do zbrodni sądowych popełnionych przez wymiar sprawiedliwości, to jest kwestia tego, czy ofiara niesłusznie skazana została zrehabilitowana, czyli mówiąc krótko, czy zostało przywrócone jej dobre imię. W żadnym z tych przypadków praktycznie sprawy te nie zostały załatwione, poza pewnymi wyjątkami dotyczącymi rehabilitacji. Zatem możemy śmiało powiedzieć, postawić tezę, że nie tylko wymiar sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, ale też również NRD, ale także Austrii, o czym warto też wspomnieć, ponieważ reprezentacja prawników austriackich w niemieckim wymiarze sprawiedliwości okresu okupacji polskiej była bardzo liczna. Ale także również PRL nie poradził sobie z tego typu postępowaniami i zasadniczo nie doszło do głębszego rozliczenia tychże zbrodni. Chciałem powiedzieć, że śledztwa, którymi się zajmujemy, sprawy, którymi się zajmujemy, są kwalifikowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Posługujemy się też terminem, który tutaj często padał, terminem zbrodnia sądowa. Termin ten nie jest kodyfikowany tutaj, tylko krótko chciałem wspomnieć, że on zasadniczo w teorii prawa się pojawia. Definicja w tym zakresie została ukuta przez pana profesora Witolda Kuleszę, pierwszego dyrektora głównej komisji, który wskazał, jakie warunki musi spełnić czyn, żeby można było mówić o zbrodni sądowej. I chciałem powiedzieć, że istotnie tutaj możemy mówić o tego typu zbrodni, nie w przypadku
lekkiego, nazwijmy to, pomyłki sędziowskiej, czy też niewłaściwego, omyłkowego zinterpretowania prawa, niewłaściwej wykładni, ale w przypadkach naprawdę bardzo drastycznych. Możemy mówić kiedy o zbrodni sądowej, po pierwsze, kiedy doszło do naruszenia podstawowych praw człowieka, takich jak na przykład prawo do obrony, czyli brak obrońcy z reguły. Po drugie, stosowania prawa retroaktywnego. Po trzecie, skazanie i prowadzenie śledztwa za czyn, który nie był przestępstwem. Po czwarte, skazanie za przestępstwo, które zostało niejako wykreowane przez sędziego i prokuratora w drodze wykładni rozszerzającej. Po piąte, skazanie na podstawie fałszywych dowodów wytworzonych w trakcie śledztwa, często w wyniku tortur, które były stosowane. I po szóste wreszcie, wydanie wyroku, który byłby znacznie surowszy niż nakazywałoby tego podstawowe reguły wymiaru sprawiedliwości, często wykraczających poza ustawowe zagrożenie. Zatem są to rzeczywiście przypadki bardzo drastyczne i tego typu sprawami się zajmujemy. Kończąc, chciałem powiedzieć, że przedmiotem śledztw prowadzonych przez prokuratorów IPN-u są sprawy zarówno, nazwijmy to, takie, które stały się symbolem sądowego bezprawia III Rzeszy. Tutaj na przykład mam na myśli śledztwo, które jest prowadzone w sprawie procesu obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Ale oprócz tego prowadzimy również śledztwa w zakresie indywidualnych czynów, które zasadniczo szerszej publiczności nie są znane. Są to tak zwane zapomniane ofiary zbrodniczego niemieckiego systemu. Śledztwa, które dotyczą na przykład robotników przymusowych, którzy dopuścili się rzekomej kradzieży na przykład starych skarpetek oraz szelek, które należały do pracodawcy i za ten czyn wymierzano karę śmierci i tym podobnych skandalicznych, nie mających nic wspólnego z prawem stanów faktycznych. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panie prokuratorze i proszę teraz o przedstawienie części wstępnej zagadnień, o których będziemy za chwilę dyskutować, pana profesora Bogdana Musiała. Dziękuję bardzo. Ja tak wstępie od razu chciałem wspomnieć, jakbym nawiązał tutaj do wystąpienia pana prezesa i pana ministra, że po 45, po 49 de facto, znaczy nie nastąpiło rozliczenie się, ale co jest istotne, przebrzmiało też w wypowiedzi pana ministra, że państwo niemieckie, demokratyczne, praworządne, uczyniło wszystko, i to trzeba podkreślać, aby zbrodniarzy niemieckich, nie nazistowskich, wyjaśnię krótko dlaczego, chronić przed odpowiedzialnością. To nie jest tak, że im się nie udało, to że zawiedli, to jak niedawno, chyba 3 lata temu, niemiecki prezydent niemiecki ogłosił, że no myśmy zawiedli w rozliczaniu się, w ściganiu zbrodniarzy. Oni nie zawiedli, ponieważ celem państwa niemieckiego, Republiki Federalnej Niemiec od 1949 roku, nie było ściganie, tylko ochrona zbrodniarzy i to wyjaśnię krótko o co chodzi. I teraz kwestia zbrodni nazistowskiej. Myśmy to podkreślali, że 39-45 nie nastąpiło rozliczenie. To się zgadza, tylko że jest jeszcze inny problem. Jeżeli chodzi o zbrodnie na Polakach, one zostały przez sądy niemieckie, powojenne, państwa demokratycznego, praworządnego, zostały wtórnie zalegalizowane. Czyli już nie ma mowy o zbrodniach nazistowskich, jeżeli państwo niemieckie w świecie państwa prawa wtórnie legalizuje te zbrodnie na Polakach, to już jest niemiecka zbrodnia i to niemiecka, nie do tyłu gdzieś tam, że lata 39, te wyroki zapadały, proszę państwa, w latach 50., 60., gdzie dopiero w 68 roku przez ustawę Bundestagu z inicjatywy SPD, czyli wówczas był SPD, który był wrzucał w koalicji, zostały de facto zamnestywane. Czyli oni zostali praktycznie, już nie było ścigany kompletnie, czy już nie było potrzeby ścigania, ponieważ była amnestia, tak zwana amnestia zimna. Ale to jest, nie będę wchodzić, bo są to trochę szczegóły. Ja bym chciał wyjść od sprawy zasadniczej, w jaki sposób państwo niemieckie od początku chciało uchronić zbrodniarzy. Rzucę może od razu na początek parę liczb. My wiemy, zbrodnie, które Niemcy dokonali, nie tylko w Polsce, były ogromne. Samych ofiar Holokaustu było około 6 milionów. W Polsce się liczy 5 milionów zostało zamordowanych Żydów, Polaków i innych.
ile sądy niemieckie państwa prawa skazały wyrokami prawomocnymi? Proszę państwa, w sumie 2082. I to jest liczba znamienna oczywiście. Nie? Większość była, miała związek bardziej z niemieckimi postępowaniami, zbrodniami w Niemczech samych, czyli gdzieś się denuncjacja i tak dalej, czyli same zbrodnie przeciwko ludzkości nie były de facto ścigane. I w jaki sposób to im się w cudzysłowie udało? Już przy powstawaniu RFN-u powstawała tak zwana ustawa zasadnicza, Grundgesetz, czyli do dzisiaj obowiązująca konstytucja. Tam zostały już wprowadzone, proszę pamiętać, 3 artykuły, które miały za zadanie ich chronić. Ja może je przeczytam, one brzmią na pierwszy tak rzut oka, trochę niewinnie. Artykuł 16, który mówi o zakazie ekstradycji niemieckich obywateli. Brzmi niewinnie, w sumie mamy w prawie innych, ale jest artykuł 102, zakaz śmierci, czyli zniesienie kary śmierci, które w niemieckim prawie były. Jak słyszeliśmy, samych Siemens zaaktowanych skazali na śmierć i wykonało 15 tysięcy, ale to jeszcze było tylko mały procent. Nagle rok 69, niemieckie elity prawne i polityczne się obudziły, że jednak ta kara śmierci jest tak niefajna i znieśliśmy to, nie mamy w konstytucji. No i jest jeszcze artykuł 20, ustęp 1, który właśnie Rückwirkungsverbot, zakaz działalności prawa wstecz. Też wszystko brzmi niewinnie, jeżeli spojrzymy, tylko jak spojrzymy na genezę tych ustaw, to zacznę może Rückwirkungsverbot. Skąd się to wziąć, czyli prawo działania wstecz? My wiemy zasady norymberskie, pryncypia norymberskie, gdzie stwierdzono, że coś takiego jak zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko pokojowi i zbrodnia przeciwko ludzkości, czyli Holocaust i tak dalej. W niemieckim kodeksie karnym nie ma takiej zbrodni, czyli nie można było tego ścigać. I Niemcy w 1949 roku stwierdzili, jak nie ma, czy my do tego nie cofamy, czy nie ma w ogóle jako zbrodni, czyli de facto sądy niemieckie nie mogą nikogo ścigać właśnie z powodu takich przestępstw. Czyli de facto, proszę państwa, zniszczenie Warszawy, bo to była zbrodnia wojenna według tej definicji, proszę państwa, nie jest przestępstwem, które się ściga. I sprawa załatwiona. Zbrodnia Holokaustu jako zbrodnia nie jest przestępstwem prawnym niemieckim karnym, czyli się tego nie ściga. Oczywiście zbrodnia przeciwko pokojowi to jest jakby trochę bardziej skomplikowanym. To dotyczy bardziej różnych urzędników dyplomacji i tak dalej. Też się nie ściga, bo nie ma w kodeksie karnym, ponieważ od 1949 roku wszystkie przestępstwa z okresu 1933-1945 były ścigane według prawa niemieckiego, prawa karnego, które powstało w 1871 roku. I to było świadome. Dlaczego właśnie ten Rückwirkungsverbot, żeby nie można powiedzieć, państwo prawa nie może działać do tyłu i my nie możemy tego ścigać po prostu. Czyli de facto Holokaust, no przepraszam, nie było prawa, no to jak można ścigać? No to nie jest bezprawie. Zbrodnia przy ludzkości, znaczy zbrodnia przy ludzkości, ale jest zbrodnia wojenna, zniszczenie Warszawy, no nie było w kodeksie karnym niemieckim, no to nie można tego ścigać de facto. Czyli de facto sprawa załatwiona. Dlaczego zakaz, może powiedzieć, ekstradycji? Ponieważ była taka sytuacja, że alianci ustalili, że tam będą zbrodniarze skazywani, gdzie dokonali zbrodni. Jeżeli w Polsce, w Warszawie została Warszawa zniszczona, to de facto zbrodniarze powinni w Polsce być skazani. No ale Niemcy wprowadzili co? Zakaz ekstradycji. I czego zbrodniarza nie można było ekstradować, ale nie można było skazy, bo nie było w kodeksie karnym niemieckim. To samo z Auschwitz. Jeżeli w Auschwitz był, powiedzmy, lekarzem, nie można było ekstradować, no ponieważ bo był niemieckim obywatelem, a nie było znowu zbrodni ludzkości, nie można byłoby go skazać według tego. I taki spraw może ciągnąć, bo to jest oczywiście kara śmierci. Jak mi ktoś powie, że tutaj pan prezes Hansa Globke tutaj przytoczył, my wiemy, że Hans Globke miał duży wpływ na stworzenie ustawy zasadniczej. Hans Globke, który w sumie de facto jest prawnik, dał podwaliny między innymi dla mordu na Żydach i tak dalej. Nagle się, przepraszam, obudził, stwierdził, że kurczę, ta kara śmierci tak nie za bardzo. Wymordowali ileś tam milionów ludzi i nagle takiego olśnienia znali, że tak nie bardzo te wyroki śmierci są niefajne. Proszę państwa, chodziło wyłącznie i o to, że po 1945 roku niemieckie, czyli sądy alianckie, a też w Polsce, skazywały zbrodniarzy
żołnierzy niemieckich na karę śmierci. Tego nie było dużo. Znaczy na terenach Niemiec Zachodnich skazali bodajże 450 na karę śmierci, ale niemiecka opinia publiczna była tak tym zbulwersowana, przecież oni wykonali rozkazy. A ci zbrodniarze, którzy dokonali zbrodni, to był Adolf Hitler, Heinrich Himmler i sprawa jest jakby de facto załatwiona. I na tej podstawie jest tego stworzone właśnie do dzisiaj i do dzisiaj te artykuły funkcjonują i do dzisiaj one są. To jest jakby kwestią wstępu. Czyli od początku systemowo państwo niemieckie, państwo wprowadziło system, który de facto chronił zbrodniarzy niemieckich albo całkowicie przed karą, albo uczynił wszystko, aby się zbyt duża krzywda nie stała. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I jeszcze słowo wstępne o dochodzeniu roszczeń przez ofiary sądownictwa niemieckiego. Bardzo proszę pana profesora Józefa Koretczuka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w ostatnim czasie, no, co już mówił pan minister Ziobro, znowu została poruszona kwestia reparacji wojennych od Niemiec. No, strona niemiecka tą kwestię pozostawiła całkowicie bez odzewu. No, władze polskie uważają, że ta kwestia jednak nie jest zamknięta. No, w tym zakresie różnimy się. Natomiast, proszę państwa, tutaj w ramach pojęcia reparacji należy odróżnić jednak pojęcie odszkodowania, które najczęściej łączone jest z roszczeniami, jakie mogą wysuwać indywidualne ofiary zbrodni nazistowskich. I w tym zakresie to trzeba powiedzieć, że żadne z porozumień, które zostały zawarte pomiędzy rządem polskim a rządem niemieckim po II wojnie światowej, jakby nie zastrzegało, że indywidualnie ofiary zbrodni nazistowskich nie mają do tego prawa. Tu akurat panuje zgodność. Proszę państwa, na pewno chyba każdy z nas się zgodzi z tym, że jednym z najgorszych rodzajów zbrodni przeciwko ludzkości są zbrodnie sądowe, które dopuszczają się organy wymiaru sprawiedliwości, czy to same, czy też zachęcają do tego, czy też milcząco, że tak powiem, godzą się na dopełnienie. Przecież to przed sądami oczekujemy właśnie przestrzegania prawa. Według mnie to nawet one są bardziej jakoś tak naganne niż zbrodnie wojenne, gdzie od jakiegoś tam żołdaka z karabinem może powiedzieć, na ogół nie oczekujemy jakichś tam cywilizowanych go zachowania, zwłaszcza w warunkach wojny. Natomiast przed sądem myślę, że każdy z nas oczekuje oprócz sprawiedliwości, praworządności, także kultury prawnej. A trzeba powiedzieć, proszę państwa, że gdy idzie o ewentualne roszczenia ofiar zbrodni sądowych nazistowskich, tu czas niestety pracuje na niekorzyść. Bo po pierwsze, powiedzmy sobie, ci, którzy tych zbrodni się dopuścili, także, można powiedzieć, w większości już zmarli, a często, można powiedzieć, jednym z warunków domagania się roszczeń jest wykazanie, że ktoś dopuścił się takiej zbrodni sądowej. Tu mamy pana doktora Graczyka, który akurat nawet przy okazji sprawy Ignacego Kaczmarka pokazał, jak wielkie są problemy. Zresztą nawet z wystąpienia pana dyrektora Nawrockiego dowiedzieliśmy się, że żaden sędzia, żaden prokurator nie został skazany. A więc to powoduje olbrzymie kłopoty, jeżeli to jest warunek konieczny, by ofiara zbrodni sądowej mogła się domagać roszczenia odszkodawczego. Także, proszę państwa, po stronie polskiej. Przecież wiadomym jest, że tych, których te zbrodnie sądowe dotknęły, to na ogół większości nie ma, bo spora ich część przecież została skazana na karę śmierci. I tu oczywiście wtedy wchodzą w grę roszczenia prawnych spadkobierców. Trzeba powiedzieć, proszę państwa, że skoro chodzi tu o pieniądze, bo myślę, że w tym momencie jakby chyba jest istotniejsze dla tych ludzi doczekanie się jakiegoś tam formy rekompensaty finansowej, chociaż ona nie wynagrodzi jakikolwiek sposób tych szkód, tej utraty zdrowia, życia, to już całkowicie utraty majątku, jakie zaznali
no, od sądownictwa niemieckiego. Ale no, przynajmniej niech to będzie symboliczne, ale jakieś tam zadośćuczynienie. No, skoro chodzi o pieniądze, to proszę Państwa, no tutaj właśnie jest kwestia prawna. O ile powiedzmy sobie, co do podstaw moralnych, historycznych, odpowiedzialności i prawa do domagania się tych roszczeń, to nie ma chyba tu nikt obecny na sali wątpliwości, że takie można wskazać. Natomiast sądy działają na podstawie przepisów prawa. I tu oczywiście, proszę Państwa, gdyby to była nasza tylko i wyłącznie wewnętrzna sprawa, to oczywiście na pewno byśmy znaleźli tu jakieś rozwiązanie. Nie, w zakresie no, niektórych rozwiązań no, zostały nawet podjęte kroki. Mam to na myśli w stronę rozwiązań, jakie we Włoszech miały miejsce, aczkolwiek okazały się one nie do końca skuteczne. No, proszę Państwa, pewien wpływ mamy na regulację prawa międzynarodowego w tym zakresie, chociaż tu słabością jest to, że one na ogół pomijają kwestie roszczeń indywidualnych. No, skoro jesteśmy przy prawie międzynarodowym, no to od razu powiem, że dotychczas udało się no, uzyskać częściowo odszkodowania właśnie indywidualne dla ofiar zbrodni nazistowskich no, w drodze no, niestety rozmów dwustronnych polsko-niemieckich czy niemiecko-polskich. Ten, no, na razie no, niestety klimat mamy taki, jaki mamy. No, trudno tutaj no, prorokować, że no, do nich dojdzie, ale kwestia czasu. Myślę, że obydwie strony jednak no, kiedyś jednak no, siądą do wspólnego stołu. Oby jednak no, zdążyły właśnie osoby, no, które czekają na tą rekompensatę. Najtrudniejszy wpływ no, niestety mamy na prawo krajowe niemieckie. Tu już no, słyszeliśmy wielokrotnie, że może powiedzieć, system prawny niemiecki od początku, jak zakończyła się II wojna światowa, niestety ma zupełnie inne podejście do sprawcy zbrodni nazistowskich, że inaczej w ogóle widzi tą kwestię niż no, inne państwa, z tym zwłaszcza w prawie polskim. No, czy nam się to podoba, czy nie, proszę Państwa, trochę musimy się z tym pogodzić, bo no, niestety każdy kraj, Polska, Niemcy i inni, też no, podkreśla, że może powiedzieć, no, decydowanie o własnym porządku prawnym, czy on się podoba innym, czy nie, no, jest częścią jego suwerenności. Ale mówię, to nie znaczy, że tutaj no, powiedzmy sobie, my nie powinniśmy się domagać tych roszczeń odszkodowawczych. Z tym, że mówię, no, tutaj no, trzeba szukać rozwiązania, które no, doprowadzi do spotkania jednak jakby no, w tej kwestii strony polskiej ze stroną niemiecką, bo niestety sprawa ma charakter międzynarodowy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zakończyliśmy część wstępną. Przejdźmy zatem do dyskusji. I chciałbym, abyśmy zaczęli od tego, rozstrzygnęli taką kwestię, która, no, myślę, na tej sali nie daje nam spokoju. Otóż, proszę Państwa, stworzony przez okupanta niemieckiego wbrew unormowaniom konwencji haskiej, które formułowały zasadę poszanowania prawa obszaru zajętego, system sądownictwa wobec obywateli polskich w procesie orzekania, no, co już było wielokrotnie mówione, odrzucił elementarne z punktu widzenia praworządności zasady prawa karnego, przyjmując w zamian, że sprawiedliwe jest to, czego życzy sobie niemiecki naród i co mu służy. Przy czym treść woli narodu niemieckiego miała być zgodna z określoną przez przywództwo NSDAP narodowo-socjalistyczną ideą prawa. Sędzia zaś w procesie karnym, co niejednokrotnie podkreślali wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości III Rzeszy Niemieckiej, miał być politycznym żołnierzem Führera w dziedzinie prawa. Zatem chciałbym zadać pytanie, czy wobec sądów niemieckich orzekających w okupowanej Polsce należy używać określenia sąd wyłącznie w sensie formalnym, no względnie opisowym, bo użycie określenia organ wymiaru sprawiedliwości stoi w sprzeczności z pojęciem sprawiedliwości. Bardzo proszę. Ja bym chciał powiedzieć, że rzecz, która mnie się rzuciła w oczy, kiedy sądownictwem III Rzeszy zacząłem się zajmować, to jest właśnie przenikanie języka wojskowego, tej terminologii wojskowej do sfery prawa i do sfery sądownictwa. I to właśnie są dwa przykłady. To porównanie sędziego do żołnierza, a sądów specjalnych, o których jeszcze pewnie będzie mowa,
do wojsk pancernych wymiaru sprawiedliwości. To jest dosłowny cytat z Rolanda Freislera, którego fotografia została na prezentacji prezesa Nawrockiego wyświetlona. No, można to bagatelizować, ale jaki był skutek tego, że ta terminologia wojskowa przenika tu do sądownictwa? No, żołnierz podlega rozkazom, tak? Więc to jest, można by powiedzieć, takie urabianie sędziów w tą stronę, żeby oni też w ten sposób się zachowywali i tym rozkazom podlegali. Postawione pytanie jest trudne, ponieważ możemy wskazać pojedyncze przykłady wyroków sprawiedliwych, czy no, nie dających się zakwalifikować jako zbrodnie sądowe, takich, gdzie no, z różnych powodów prawnicy niemieccy okazali się, nazwijmy to, wspaniałomyślni czy leniwi, nie wykazywali tych tendencji, o których pewnie będzie jeszcze mowa. Ale są z drugiej strony te przykłady, no właśnie, kiedy możemy mówić o sądzie wyłącznie w znaczeniu formalnym, tak? Kiedy on zupełnie nie kierował się tym, czym sąd w znaczeniu materialnym kierować się powinien, a dążył po prostu do skazania podsądnych na karę śmierci. Właściwie stawał się no, taką maszynką do oferowania wyroku śmierci. I to można powiedzieć zarówno o wątkach działalności sądów specjalnych stosujących przepisy dotyczące ograniczeń pobytu w Generalnym Gubernatorstwie, na podstawie których zakazywano Żydom opuszczania getta, a Polakom i innym i przedstawicielom innych nacji udzielania schronienia takim Żydom, którzy się poza gettem znaleźli. To jakby jeden wątek. A drugi, no to jest kwestia sądownictwa doraźnego gestapo. No nie jest to powszechna wiedza, ale na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz też działał sąd doraźny gestapo, gestapo katowickiego, przed którym rozprawy trwały mniej więcej 2 minuty. Proces sądowy ograniczał się do odczytania danych personalnych podsądnego i orzeczenia wobec niego kary śmierci. Wyrok był wykonywany nieopodal przy murze. Więc no, to jest jaskrawy przykład tego, że to z nazwy były sądy, ale sądy no właśnie w znaczeniu formalnym. Bardzo dziękuję. Czy pan prokurator widzę, że chciał zabrać głos? Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że w odniesieniu do sądów niemieckich, które istniały na terenie okupowanej Polski, zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na terenach wcielonych do Rzeszy, w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że były to sądy w rozumieniu, nazwijmy to, jakiegokolwiek, nawet mającego pozory demokratycznego państwa, czy państwa, jak my to obecnie dzisiaj pojmujemy. Przede wszystkim to, o czym wspomniał pan doktor Graczek. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że istniejące w Generalnej Guberni takie sądy, jak sądy policyjne, sądy doraźne, sądy SS i policji, czy sądy specjalne, nic nie miały wspólnego ze sprawiedliwością i z wymiarem prawa. Podobnie było z sądami niemieckimi, wyższymi sądami niemieckimi, które wprawdzie ten pozór był większy z uwagi na zasiadanie w nich wykwalifikowanych prawników, chociaż i w tamtych sądach doraźnie również były często osoby posiadające wykształcenie prawnicze. Ale z uwagi na kwestie proceduralne, które były nieco bardziej zbliżone do cywilizowanego procesu, stwarzały pewne pozory. Natomiast generalnie w żaden sposób nie możemy według mnie mówić o sądach w rozumieniu, powiedzmy to, współczesnym, czy w rozumieniu cywilizowanego państwa jakiegokolwiek. Z tego powodu chociażby również, że należy zwrócić uwagę, jakie funkcje te sądy spełniały. No te funkcje, sądy, które... O tych funkcjach tak, będziemy za chwilę mówić. Także. Które też nie miały nic wspólnego z zasadami demokracji, a to zasadniczo wszystko, jeśli chodzi o jakieś ogólne konstatacje. Dziękuję. Czy
Ja bym tylko tak poprosił w kwestii dyskusji tutaj, chciałbym zająć stanowisko w kwestii rehabilitacji odszkodowań, ale dobrze, bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotna kwestia, którą się zajmuję i chciałbym podkreślić, że jest możliwość prawna i żadnych sądów międzynarodowych nie musimy do tego angażować i nie musimy brać polskich sędziów, tulejów i różnych innych żurków. Niemieckie prawo nam jest instrument w niemieckim prawie, gdzie możemy to, ale to wejdę na... Tak, jeszcze będziemy o tym mówić, panie profesorze. Oczywiście. Teraz jest kwestia właśnie, czy to było sądy, czy możemy mówić o sprawiedliwości. Z punktu widzenia niemieckiego prawa, państwa prawa, tak, ponieważ tutaj by wspomnienie, żadnych sędziów nie został ukarany, czyli według niemieckiego prawa nie dokonano zbrodni, czyli de facto sądy niemieckie powojenne po 1949 roku, podkreślam, zatwierdziły te wyroki, czyli według definicji ich niemieckie sądy stwierdzą, ok, takie było prawo i tak wykonywałeś. Ja podam tylko taki przykład. Kwestia, oczywiście my debatujemy tutaj dużo, kwestia beatyfikacji rodziny Ulmów. Takich procesów w Niemczech mało było, ale była kwestia z Lwowa. Chodzi o polską obywatelkę i polskiego obywatela pochodzenia żydowskiego, która Polka ukrywała dziecko żydowskie. Na skutek denuncjacji zostali zaresztowani, dziecko zostało rozstrzelane w getcie. Polka została przed sąd specjalny postawiona, została skazana na karę śmierci i wyrok został wykonany. Pod koniec lat 50. ojciec tego dziecka przeżył. Wytoczył sprawę, bo znalazł wyrok, wytoczył sprawę, znaleziono niektórych, nie wszystkich, część tych prokuratorów, sędziów, którzy brali w tym udział, znaleziono i wytoczono im oczywiście oskarżenia cywilnego, indywidualnego. Był proces i panowie stali uniewinnieni, proszę pana, uniewinnieni, ponieważ działali w ramach prawa, czyli ten sąd niemiecki zalegalizował wtórnie ten wyrok zbrodniczy, według oczywiście, i to jest bardzo istotne, czyli my nie możemy mówić, znaczy my tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe, ale niemieckie sądy państwa prawa zatwierdziły, że to było w takie państwo wtedy tak to obowiązywało i do tego jest wyrok prawidłowy i ci, którzy w ramach tego państwa, w tych paragrafów działali, wykonywali tylko po prostu swoje funkcje. To jest istotne. A po drugie, my tu mówimy w rękach sądowych oczywiście. Musimy sobie zdawać sprawę, tutaj kolega wspominał o tych sądach policyjnych doraźnych. Większość wyroków śmierci tak zwanych, które w Polsce były wykonywane, ogromna większość była właśnie wykonywana przez tak zwane policyjne sądy doraźne. My nie wiemy nawet jaka liczba. My nie mamy pojęcia. Tu mamy 15 tysięcy do ziemi zanektowanych. To było kilkadziesiąt tysięcy, 100 tysięcy, 50. Ja nie mam pojęcia, ponieważ to była później tylko prosta formułka. Napisam, że Ulmowie zostali zamordowani w ramach sądu doraźnego, policyjnego. Eilert podjął swoją decyzję, on miał prawo i rozstrzelał, bo takie było prawo. I Eilert nigdy by nie został skazany przez niemiecki system, ponieważ działa w ramach prawa. I to jest istotne. Czyli Niemcy de facto zalegalizowali zbrodnie na Polakach, bo chodzi tak de facto o zbrodnie o Polakach. Ponieważ jeżeli chodzi o kwestię zbrodni na Żydach, to było, oni zostali ryczałtowo zrehabilitowani i późniejsze wyroki. Polacy nie zostali zrehabilitowani nigdy, ponieważ to było uważane, że działano wówczas w ramach obowiązującego państwa, znaczy obowiązującego prawa wojennego i tak dalej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No właśnie, pan profesor wielokrotnie użył określenia, takie było prawo. To chciałem teraz przejść do tego momentu, jakie to prawo było. Czyli chciałbym panu zapytać, jaką funkcję w systemie okupacyjnym miało spełniać niemieckie prawo karne i jaką rolę w realizacji celów politycznych okupanta odegrało utworzone na ziemiach polskich sądownictwo. Ale chciałbym także panów zapytać, czy możemy dzisiaj wskazać, jakie były następstwa przyjęcia przez sądy niemieckie pojęcia zdrowego poczucia narodowego za główną wytyczną w procedurze wydawania wyroków. Czy jesteśmy w stanie określić, jakie to przyniosło skutki? I ostatnia kwestia, którą w tej części debaty chciałbym poruszyć, to cytując wypowiedź Hansa Franka, który stwierdził, że narodowo-socjalistyczne prawo nie procesuje się z przestępcami, ono ich powala. To chciałbym zapytać panów, używając oczywiście pojęć pochodzących z tej wypowiedzi, za popełnienie jakich czynów w świetle prawa niemieckiego obywatel polski stawał się przestępcą i w jaki sposób był właśnie powalany w późniejszym procesie karnym. Bardzo proszę. Może ja zacznę, bo to takie dość rozległe zagadnienie. Ja bym prosił też o włączenie prezentacji, bo bym się chciał posiłkować. Natomiast
zacząłbym odwołując się do mojej takiej wiedzy ogólnej dotyczącej sądownictwa III Rzeszy. Mianowicie to jest zadanie, które w Narodowi Socjaliści Sądownictwu i Prawu Karnemu przypisywali w ogóle. To polega, czy ma związek z tak zwaną legendą o ciosie w plecy, Dolsztos-legendę. Ona zakładała, że pod koniec I wojny światowej armia niemiecka nie została pokonana w boju, w polu, natomiast podstępnie przez takie siły wewnętrzne, antypatriotyczne, liberalne, lewicowe, komunistyczne, no i oczywiście Żydów, czyli mamy takie wyliczenie szeregu wrogów wewnętrznych, którzy doprowadzili do tego załamania się i właśnie wymierzyli cios w plecy. I teraz kwestia kolejna. Zadanie, które przypisywano sądownictwu, prawu karnemu, sprowadzało się do tego, że... dziękuję uprzejmie. Sprowadzało się do tego, że sądy niemieckie, te nowe tworzone po 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy, mają poprzez swoje orzecznictwo, stosowanie tego nowego prawa karnego, zapobiec takiemu załamaniu się, no zwłaszcza w kontekście tej nowej wojny, którą Hitler miał wywołać, tak, aby one eliminowały przestępców, osoby no, niegodne, niepatriotyczne, niezdolne do poświęceń też dla wspólnoty narodowej niemieckiej. No i stąd też zwiększenie tej liczby stanów faktycznych zagrożonych karą śmierci i wprowadzenie do prawa karnego właśnie klauzul generalnych, w tym i tej klauzuli generalnej zdrowego odczucia narodowego, do której jeszcze nawiążę. Na obszarze generalnego gubernatorstwa mieliśmy jakby osobny organ stanowiący prawo. Ich było więcej, ale ten główny no to jest oczywiście generalny gubernator Hans Frank, który wydawał różnego rodzaju rozporządzenia. I ja odwołam się do takiego generalnego wniosku, który sformułował profesor Wacław Uruszczak. On nazwał te funkcje wszystkie, które to ustawodawstwo karne w generalnym gubernatorstwie spełniało. Stworzył takie wyliczenie tych funkcji zbrodniczych tego prawa. Mianowicie funkcja publicznego terroru, tak zwana mega represyjna, funkcja segregacyjna, legitymizacyjna, eliminacyjna, eksploatacyjna, ekspropriacyjna oraz eksterminacyjna. Ja podam tylko jeden przykład w ramach tej funkcji legitymizacyjnej, bo myślę, że pozostałe jakby są oczywiste. Jeśli mamy ten przykład zabójstwa Ulmów, represja sądowa i pozasądowa. Represja sądowa to jest oskarżenie i skazanie Polaków za udzielenie schronienia Żydom albo Żyda za to, że został złapany poza gettem bez przepustki. Tak? I ten zaordynowany w przepisach prawa w rozporządzeniu Franka tryb to było oskarżenie przed sądem specjalnym i skazanie. Ale ponieważ tych spraw było tak dużo, że sądy nie wyrabiały się, sędziowie niemieccy narzekali, że ich to obciąża psychicznie, no to wprowadzono ten reżim represji pozasądowej. To jest rozkazodawstwo wyższego dowódcy SS i policji, żandarmerii w Generalnym Gubernatorstwie Niemieckiej. I mamy tak zwany Schießbefehl nakazujący rozstrzeliwanie każdego Żyda, który został poza gettem złapany. Czyli jeśli policjant niemiecki widział Żyda na drodze, załóżmy to z Jędrzejowa do Kielc, to mógł go zastrzelić i cała procedura sądowa nie była uruchamiana, tak? To było zalegitymizowanie tego. No i ja przypuszczam, że to miało też pewien walor psychiczny dla tych sprawców, tych żandarmów niemieckich, tak? Oni mieli świadomość, że po prostu sąd wyręczają. I tutaj, szanowni państwo, chciałem podać dwa przykłady w ramach tego ustawodawstwa generalnego gubernatorstwa, dwa akty normatywne, które operują tak zwaną bezwzględną karą śmierci, czy absolutną, czy wyłączną karą śmierci. To jest trzecie rozporządzenie o ograniczeniach pobytu w generalnym gubernatorstwie. Tu mamy dwa czyny. Pierwszy, nieuprawnione opuszczenie przez Żyda wyznaczonej mu dzielnicy mieszkaniowej, czyli getta.
absolutna kara śmierci. I drugi czyn, udzielenie schronienia takiemu Żydowi, czyli Żydowi, który nieuprawnienie opuścił wyznaczoną mu dzielnicę, też absolutna kara śmierci. I drugi przykład, rozporządzenie mniej znane o obowiązku meldowania się oficerów polskich. W tym rozporządzeniu mamy wskazaną konkretną datę, gdzie u starosty oficer, oficer rezerwy, były wojskowy ma się zameldować w określonej, do określonego dnia 30 sierpnia 40 roku. Jeśli tego zaniecha, grozi mu kara śmierci, bezwzględnie oznaczona. I druga rzecz, osoba, która takiego oficera ukrywała, i to jest też drugi czyn w tym rozporządzeniu opisany, jej też groziła kara śmierci. Jeśli się nad tym zastanowimy, nad tym pierwszym rodzajem czynu, czyli oficer ma się zameldować, jeśli zaniecha tego, grozi mu kara śmierci, no to ja może tak nieco publicystycznie powiem, ale to jest taki katyń na raty. To znaczy oficer, który się nie zgłosił, nie zameldował, trafił przed sąd specjalny, kiedy został złapany, był skazywany, wykonywano na nim ten wyrok śmierci. Tak, skutek ten sam, tu mamy zalegalizowanie tego poprzez orzeczenie sądowe. A żeby mieć świadomość, że to był system, to ciekawostka jest taka, że poza tym zameldowaniem w Wydziale 4 Gestapo była prowadzona kartoteka tych oficerów polskich. Tak? Więc chodziło o to, żeby no, mieć ten krąg osób, który mógłby się zaangażować w ruch oporu, żeby mieć to zewidencjonowane. I to na razie tyle. Jeszcze chciałem nawiązać do kwestii tego zdrowego odczucia narodowego. Szanowni Państwo, przykład tego przepisu z paragrafu 4b trzeciego rozporządzenia, który mówi o tym, że Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Ten przepis zakładał, że Żyd musi się najpierw znaleźć w getcie, je opuścić i wtedy mamy czyn zabroniony. Żyd, który nie znalazł się w getcie, uniknął deportacji, zlekceważył to, ukrywał się gdzieś, no nie podpadał literalnie pod ten przepis. I w prawie niemieckim, na zasadzie analogii albo na zasadzie klauzul generalnych, takie przypadki, no właśnie, które wskutek złej legislacji zostały pominięte, nie dawało się objąć w drodze wykładni literalnej, nawet w drodze wykładni rozszerzającej, to one później były kwalifikowane i dochodziło do skazań właśnie na zasadzie odwołania się do klauzuli generalnej, jak na przykład tego, że według zdrowego poczucia narodowego dany czyn, chociaż nie podpada pod konkretny przepis prawa, to zasługuje na ukaranie. Tak, mamy na zasadzie klauzuli generalnej taką furtkę, pod którą sędzia niemiecki mógł podporządkować każde zachowanie na zasadzie analogii. Podobny mechanizm, też związany z nieokreślonością, mamy w rozporządzeniu z 4 grudnia 1941 roku na ziemiach wcielonych o prawie karnym dla Polaków i Żydów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chciałem powiedzieć, że państwo, jakim była Trzecia Rzesza, jakby doskonale realizowało takie idee państwa prawa wyrażone przez systemy totalitarne i nawet bym to porównał, tutaj pewne analogie są do marksizmu i leninizmu, bo z teorii prawa właśnie głoszonych przez tych oto filozofów wynikało, że prawo jest wyrazem klasy, woli klasy panującej. I tak też było w przypadku III Rzeszy. Jeżeli wolą było to, ażeby stosować segregację, prześladowanie innych narodowości, Żydów, Polaków, uznawaniu ich za podludzi, to
i bezwzględne eliminowanie wrogów, to rzeczywiście to znajdowało swoje odzwierciedlenie w prawie i funkcjonowaniu sądów. Ja rzeczywiście podzielam to, co zostało tu przed chwilą powiedziane, że generalnie funkcje prawa, funkcje sądownicze polegały właśnie na funkcji publicznego terroru. Ja to rozwinę chwilkę, bo było też pytanie o stany faktyczne, no bo jeżeli masowo są skazywane osoby za drobne czyny na poważne kary przy naginaniu prawa i interpretowaniu jego zgodnie z zupełnie nieostrymi desygnatami, to istotnie możemy mówić o terrorze. I tak na przykład prawo uzupełniało terror nazistowski, niemiecki nazistowski w zakresie na przykład kwestii takiego zwykłego funkcjonowania codziennego ludności, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. System kartkowy wprowadzony przez Niemców był na tyle drakoński dla Polaków, że bez zasięgania kupowania żywności na czarnym rynku nie było możliwe przeżycie. Więc masowo dochodziło do nielegalnego uboju zwierząt. No więc osoby, które były sprawcami tych oto przestępstw, były karane na przykład właśnie karą śmierci albo karą obozu. Tutaj w ogóle kary były bardzo różne w zależności też od pewnego widzimisię sędziego lub w zależności od ilości tych przestępstw w danym momencie na danym terenie. Więc to była, w ten sposób była realizowana funkcja terroru. Funkcja segregacyjna, kolejna funkcja, o której tutaj wspomniał pan doktor Graczyk. Istotny podział na Polaków pod ludzi, którzy nie mieli żadnych praktycznie praw w przypadku jakiegokolwiek sporu, nazwijmy to na gruncie prawa cywilnego, bo o nim też krótko warto wspomnieć, jeżeli mieliśmy do czynienia w sporze z Niemcami, lub funkcja segregacyjna wyrażająca się również w tym, że inaczej karano Polaków i Żydów za określone czyny, kierując się właśnie rasistowskimi różnymi przesłankami o ich rzekomej gorszej wartości rasowej. Ciekawą funkcją, którą ja troszeczkę inaczej rozumiem, jest funkcja legitymizacyjna. Według mnie to jest bardzo istotne i tu się pojawia w ogóle pytanie, po co Niemcom było wprowadzanie systemu sądowniczego, który no, w sumie był dosyć kosztowny w jakiś tam sposób, pomimo tego, że ograniczano procedury, czas trwania rozpraw, to jednak wymagało to pewnego zachodu. Przecież łatwiej było po prostu zwykła egzekucja bez jakiegokolwiek sądu. Ano chodziło o to, ażeby zarówno Niemcom, jak i Polakom uzmysłowić, że jest to władza legalna, ponieważ sądy kojarzą się, cały ten szafarz sądowy kojarzy się zwykłemu obywatelowi z pewną funkcją państwa praworządnego, który za złe uczynki karze, za przestępstwa karze. Więc podciągnięcie czynów, które nie były przestępstwami i traktowanie jako przestępstw i spenalizowanie różnego rodzaju zachowań i karanie ich nie poprzez zwykłą egzekucję, co oczywiście też miało miejsce, ale poprzez właśnie cały, nazwijmy to, entourage sądowy, dawało poczucie Niemcom, że rzeczywiście ci Polacy, którzy są skazywani, no to są rzeczywiście prawdziwi przestępcy, bo Niemcy mają takie poczucie, że wiele osób nie tylko, że jeżeli sąd orzekł w jakiejś sprawie, no to rzeczywiście to musi polegać na prawdzie. To się też wiązało z takim funkcją, o której tutaj nie było mowy, ale ją dodał, funkcję propagandową, czyli przedstawianie Polaków w określonym świetle. Polacy to byli podludzie, to był polski motłoch, polska mordercza hołota, polscy bandyci. To są cytaty z
uzasadnień aktów oskarżenia z wyroków. Takimi właśnie sformułowaniami posługiwał się niemiecki wymiar sprawiedliwości, mówiąc o Polakach. Więcej, to było wykorzystywane propagandowo w prasie okupacyjnej, która zdawała obszerne relacje z tychże procesów, również pokazując polskich przestępstw. I na przykład były opisywane właśnie sprawy owego nielegalnego świniobicia, opisywano między innymi sprawy, jak to Polki zostały ukarane za to, że chciały wejść do niemieckiego teatru, otrzymawszy wcześniej bilety od swojej znajomej, jak to został ukarany Polak za to, że dał cywilne spodnie, papierosy i jedzenie jeńcom angielskim, którzy i rosyjskim, którzy uciekli z obozu. To było wszystko oprawione odpowiednimi komentarzami. Polacy generalnie byli przedstawiani jako ludzie skłonni do przestępstw, jako osoby niewykształcone, jako osoby zacofane, brudasy, przepraszam za określenie, ale tak, to generalnie też o tym była mowa, o niskiej higienie. To wszystko razem w połączeniu z tymi wyrokami miało dawać właśnie określony obraz Polaka i to była taka dodatkowa funkcja, funkcja propagandowa, funkcja eliminacyjna oczywista, to znaczy po prostu eliminowanie z życia społecznego osób, które były postrzegane jako, jako wrogowie Rzeszy. Warto też wspomnieć o tej funkcji wywłaszczeniowej, bo i o sądownictwie cywilnym, ponieważ rzeczywiście, jeżeli istniały jakiekolwiek spory, jeżeli chodzi o kwestie majątkowe, no nie było najmniejszych szans, ażeby Polak ten spór wygrał. Tutaj też jest jedna jeszcze funkcja, której bym wspomniał, mniej może istotna i słabiej występująca, ale funkcja germanizacyjna, ponieważ również sądy niemieckie orzekały często w zakresie praw rodzicielskich, tudzież w zakresie rozwiązywania małżeństw mieszanych pomiędzy Polakami i Niemcami. I ta funkcja germanizacyjna również wyrażała się moim zdaniem tym, że obraz Polaka, który był przedstawiany, powodował, że wiele osób, no, mówiąc krótko, niepewnych narodowościowo, nie chciały być postrzegane jako Polacy. Dziękuję. Ja dosłownie dwa zdania, jeśli można, w kwestii tej propagandowej. Jest rzecz też charakterystyczna, że kiedy czy policja niemiecka, czy sądownictwo niemieckie skazywało rzeczywiście Polaka będącego takim zwykłym przestępcą kryminalnym, który na przykład włamywał się nocą do domów, rabował, to właśnie w prasie okupacyjnej no, przedstawiono sądownictwo niemieckie jako to sprawiedliwie chroniące ludność poprzez swoje orzecznictwo. Tu, w tym, tu jest też ten aspekt propagandowy się objawiał. A ja bym co do kwestii, po co w ogóle sądownictwo niemieckie było, dodał jeszcze jedną rzecz i to wynika z, to już napisano w naszej literaturze też polskiej, to jest kwestia obrotu gospodarczego. Jednak istotnym motywem utrzymania w ogóle sądownictwa była kwestia obrotu gospodarczego. Tego, że ten system gospodarczy, mimo że był nakazowy i tak dalej, on jednak miał działać i to jest jeden z istotnych motywów. Dziękuję. Ja sądzę, że jeżeli mówimy właśnie o tych tutaj, jakby o szczególe, o tych konkretnych przypadkach, nie możemy zapominać o źródle tego niemieckiego prawa okupacyjnego. To jest mianowicie, to jest źródło prawa, jest wola Führera. To jest bardzo istotne, musimy sobie zawsze uzmysłowić. A co była wolą Führera, jeżeli chodzi o Polskę, o Polaków? Zniszczenie siły żywotnej polskiego narodu. I temu było całe ustawodawstwo podporządkowane, proszę Państwa. I to, jak mówimy tu o generalnym gubernatorstwie, kto był generalnym gubernatorem, jaki Hans Frank, doktor prawa, który był ministrem sprawiedliwości w rządzie Rzeszy między innymi. Czyli który był bezpośrednio, jak tworzono prawo w generalnym gubernatorstwie, jak tworzono prawo, to bezpośrednio oczywiście on wiedział, jak jest, jak ma to funkcjonować. I zresztą w jego wypowiedzi tutaj pan wspominał, cytował Franka, ale też jest posiedzenie z bodaj 40 roku, gdzie właśnie on podkreśla, że naszym celem w generalnym gubernatorstwie jest zniszczenie, wykończenie, zniszczenie elit
Polski, polskiego narodu, a to, co odrośnie, co się otworzy, naszym zdaniem jest regularnie wyniszczać. I temu służyło niemieckie sądownictwo oczywiście. O tym nie możemy kompletnie zapominać. I to też w tworzeniu niektórych ustaw. Ja zajmowałem się tworzeniem ustaw właśnie, jeżeli chodzi o między innymi jak kwestia pomocy dla Żydów, jak było karane. I tam jest expressis verbis napisane. My wszystko musimy uczynić na tym etapie, tymi formalnymi metodami, żeby zdziesiątkować. Jest takie pojęcie, że dosłownie ci prawnicy pisali, naszym celem jest możliwe zdziesiątkowanie ludności żydowskiej, właśnie przez getoizację, ściganie, rozstrzeliwanie, ale również mamy okazję zdziesiątkować polskie, powiedzmy, Polaków. To jest ta możliwość, którą wykorzystywano. I po to tworzono między innymi to jakby niemieckie prawo, tak ono funkcjonowało to istotnie. I to jest drugi element, jest oczywiście kwestia psychozy i zastraszenia. To jest bardzo istotne. My o tym totalnie zapominamy. Efektem było zastraszenie. Jeszcze raz podkreślam, zajmowałem się tym szczegółowo i te wszystkie ustawy, które prowadziły, zawsze stwierdzano, ok, jest to rozporządzenie, jest kara śmierci, ale ona nie funkcjonuje wystarczająco, bo to trwa za długo, czyli musimy to przyspieszyć. Nie ma tego efektu ostraszącego. Czyli zawsze było celem ten moment zastraszenia, stworzenia psychozy strachu. I dlatego ten system w trakcie czyjejś okupacji, on się zaostrzał, ponieważ stwierdzono, że jednak no, nie do końca to funkcjonuje, jak myśmy sobie wyobrażali, że te ustawy, które my egzekwujemy i później ogłaszamy właśnie, jak to tutaj wspomniane jest, nie? Że to nie do końca funkcjonuje, musimy innymi metodami. Ja się tym znaczy tu nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest ten element późniejszy, jest właśnie te masowe rozstrzeliwanie i tak dalej. To jest element tego momentu zastraszenia i przy okazji dziesiątkowania. Jeżeli ja się też zajmuję między innymi Auschwitz. Proszę Państwa, jest tak, że kogo wysyłano do Auschwitz, był karany na karę śmierci. Jaka była przyczyna? Intelligenz Pole, czyli Polak inteligent. To była jedna przyczyna. Czyli to była jakby ta zasada, to raczej robiły te sądy, jak to powiem, doraźnie, nie? Ponieważ to można było w szybkim tempie załatwiać i jeżeli tutaj pan doktor wspominał o tych sądach doraźnych, który był z Katowic, ale też sądy doraźne policyjne z Krakowa również dokonywały takich właśnie wyroków i były rozstrzeliwania. Czyli nie zapominajmy o tym elemencie, który był najważniejszy z punktu widzenia niemieckiego, element właśnie zniszczenia sił żywotnych polskiego narodu, zniszczenia Żydów jako całościowego, plus element oczywiście tego totalnego ostraszenia i stworzenia psychozy. I to był ten główny cel, a nie poczucie jakiejś sprawiedliwości narodu niemieckiego było, to było formalnie, ale źródłem niemieckiego prawa w tym okresie był Adolf Hitler, jego ideologia nacjonalistyczna i jego wizja i to jest istotne. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan mówi o tym elemencie zastraszenia, to ja pozwolę sobie powołać się na pewien wyrok Sądu Specjalnego z Poznania i przytoczyć fragment uzasadnienia, który dla mnie jest wstrząsający, ale on daje nam obraz tego, o czym pan profesor mówił, a przy tej okazji pozwoli mi przejść do kolejnej kwestii związanej z sędziami, o której chciałem jeszcze, żebyśmy z kadrami sądów, które byśmy jeszcze poruszyli. Otóż, proszę państwa, Sąd Specjalny w Poznaniu skazał Polkę, która była sprzątaczką w budynku Towarzystwa Kolei w Poznaniu, na karę śmierci, za to, że jej nadzorca niemiecki zarzucił jej, że no, zabrała ścierkę do podłogi należącą do innej sprzątaczki. Kiedy on przyszedł i zażądał oddania tej ścierki, uderzył ją w twarz. I ta kobieta zdenerwowana rzuciła w niego tą ścierkę. Została skazana na karę śmierci. I Sąd Specjalny w Poznaniu, w osobie przewodniczącego, doktora prawa, tak uzasadnia skazanie tej kobiety na karę śmierci. I pisze: przy wymiarze kary było decydujące to, że oskarżona przez swoje zachowanie, a w szczególności poprzez czynną napaść na niemieckiego przełożonego, naruszyła ciężko, w sposób przekraczający wszelkie granice, interes narodu niemieckiego. Dla rekompensaty naruszonego porządku i siły niemieckiego autorytetu wobec Polaków czyny takie nie mogą być przez Niemców tolerowane. Jest od dawna wiadome i w szczególności wśród Polaków będzie omawiane, że każdy Polak, który podnosi rękę na Niemca, będzie co do zasady karany śmiercią. I teraz, panowie, prosiłbym o jakby chwilę rozmowy na temat właśnie sędziów, kadry sędziowskiej, która zasiada, bo przecież
sędziowie tych sądów niemieckich, zanim zaczęli ferować wyroki, powołując się na przepisy stanowiące w swej treści ustawowe bezprawie, no ukończyli w końcu uniwersyteckie studia prawnicze, na których poznawali jako fundament wykładni stosowania prawa karnego elementarne zasady uznane przez prawo za nieodzowne z punktu widzenia realizacji idei praworządności. A mimo nabytej wiedzy prawniczej i doświadczenia zawodowego, bo warto też zwrócić uwagę, że znaczna część z nich posiadała tytuły naukowe doktorów prawa i byli to kompetentni fachowcy w swojej dziedzinie, to jednak bez oporów deptali owe elementarne zasady prawa karnego, wydając wyroki będące obrazą sprawiedliwości. Czy zatem zgodzicie się panowie, że sędziów tych można zaliczyć do tej części niemieckiej elity intelektualnej, która wsparła swoim zapałem i talentami realizowaną przez Adolfa Hitlera ludobójczą politykę rasową? I pytanie drugie, czy możemy powiedzieć, jakimi motywami kierowali się ci sędziowie, ci doświadczeni w końcu prawnicy, świadomie biorąc udział w realizacji polityki terroru i eksterminacji ludności polskiej? Ja może pozwolę sobie podać jeden konkretny przykład też, który na plakacie jest zamieszczony, ale zanim to jeszcze powiem o przykładzie przeciwstawnym. Pierwszym szefem prokuratury niemieckiej w Piotrkowie był człowiek, który miał na nazwisko Rotter. To był człowiek leniwy, jak pisano w opiniach służbowych, niezainteresowany pracą. I w jego przypadku szef równorzędnej sąsiedzkiej instytucji polskiej prokuratury zaproponował mu takie rozwiązanie, że wszystkie sprawy z obszaru nie będą trafiać do tego niemieckiego prokuratora, tylko najpierw trafią do niego, czyli do tego szefa polskiej prokuratury. On dokona selekcji i te poważniejsze sprawy dopiero mu przekaże. Temu Niemcowi to było na rękę, ponieważ nie musiał się przepracowywać. I skutek tego był taki, że dzięki temu lokalnemu porozumieniu, pozakodeksowemu zupełnie, no jakaś część polskich podsądnych, no można powiedzieć, że uniknęła tego surowszego rodzaju kary, które z procedowaniem w pionie sądownictwa niemieckiego byłby związany. I teraz ten przykład macie państwo tutaj wyświetlone dwa zdjęcia z archiwum rodzinnego niemieckiego sędziego Erwina Westera. To jest także na plakacie tutaj z tyłu. To był sędzia z Konstancji, który był przewodniczącym sądu specjalnego w Stanisławowie, czyli Sondergericht Stanislau od mniej więcej tam grudnia 1941 roku do marca roku 1944, czyli właściwie od momentu utworzenia tego sądu, ponieważ to jest Galicja, więc później, aż do momentu ewakuacji tego sądownictwa niemieckiego z tego rejonu przed Armią Czerwoną. I szanowni państwo, jego sylwetka daje nam odpowiedź na te dwa pytania, które pan moderator postawił. Wester znalazł się po wojnie we francuskiej strefie okupacyjnej. Na temat jego działalności zeznawało szereg świadków i w Polsce, i lokalnie w Konstancji, skąd się wywodził. Aresztowała go policja francuska, która zresztą, mogę kolokwialnie powiedzieć, że zrobiła bardzo dobrą robotę w tym względzie. Postawiono mu zarzuty dotyczące jego właśnie działalności w charakterze sędziego i przewodniczącego sądu specjalnego na ziemiach wschodnich w Galicji. W szczególności wymierzenie wobec szeregu osób i Polaków i Żydów kary śmierci. I teraz jak on się bronił, jakie twierdzenia przedstawił, to punktowo podam. Twierdził, że nie był antysemitą i tu podał przykład, starał się o wynajęcie mieszkania od żydowskiej rodziny. Tolerował urzędnika sądowego będącego mieszańcem, czyli takiego, co do którego jeden z rodziców był pochodzenia żydowskiego. W rozmowach prywatnych potępiał palenie synagog i niszczenie żydowskiej własności. Twierdził, że tą liczbę wyroków śmierci, które wydał, że ona była niższa niż to zarzucono i zresztą niż później ustalono. No i ostatni argument taki o charakterze prawnym. Mówił, że jego wina i bezprawność jest w ogóle wyłączona, ponieważ wykonywał obowiązki służbowe.
zawodowe. Zaznaczył, że w swojej pracy zawsze kierował się takim poczuciem sprawiedliwości. Odczucie nienawiści w stosunku do Polaków czy Żydów było mu obce. No i oczywiście działał w dobrej wierze. I teraz, co wynika z akt takich szczątkowych, które po tym sądzie specjalnym się zachowały, ponieważ no, jakby tu trzeba wyjaśnić i to też koresponduje z tymi problemami co do ustalenia statystyki, ile tych wyroków było. Niemcy niszczyli akta w roku 1944-1945, kiedy się ewakuowali. Dużo dokumentów Gestapo jest zniszczone, po sądownictwie niemieckim też, więc to rodzi pewne trudności dla naukowców. Oczywiście Wester tu prezentował taką wizję swojej działalności, która no, korespondowała z jego obroną. Tak? Ona nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością i kiedy Francuzi i też Polacy zaczęli przesłuchiwać szereg świadków, to w wielu punktach to zostało obalone. Konkretny przykład. Kiedy nie dało się skazać na podstawie literalnego brzmienia przepisów, to on właśnie odwoływał się do tych klauzul generalnej, myśli przewodniej ustawy karnej. To pozwalało na zastosowanie analogii i skazanie za dany czyn, no, właściwie mieszając rolę sędziego i rolę ustawodawcy. I dwa takie może przykłady perwersyjne odnośnie Westera dotyczące jego korespondencji prywatnej i relacji z rodziną. To znaczy on z tego Stanisławowa regularnie jeździł na urlop do Konstancji. Tam oczywiście no, odwiedzał swoją rodzinę. Tutaj zresztą jedno ze zdjęć z kolei dokumentuje wizytę rodziny w Stanisławowie. I podczas wizyt w Konstancji też zapraszał znajomych na kolację i tam opowiadał o tej swojej działalności. I tutaj przykład tego, co jego małżonka mówiła sąsiadom odnośnie tej jego działalności. Mojemu mężowi przypadło bardzo do gustu to stanowisko sędziego w Stanisławowie, bo może zamieszać krwią Żydów, to jest cytat. Wieszanie Żydów i Polaków sprawia mu przyjemność i do tego stopnia, że on wysyłał swojej żonie jako prezent z życzeniami bożonarodzowymi zdjęcie, gdzie stoi na polanie, na której miała miejsce egzekucja, właśnie wykonanie tych wyroków śmierci. I z takim dopiskiem, że ma nadzieję, że w ten sposób sprawi jej radość. I drugi przykład, kiedy właśnie podczas tej rozmowy z sąsiadami mówił o tym, że skazał, już nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna. I to jest dosłowny cytat, tak, za danie kromki chleba Żydowi. No i ten jego rozmówca w Konstancji, tak, jakiś inny Niemiec, mówi, że to przecież była błahostka, czy tu nie można było jakiegoś łagodniejszego wymiaru kary zastosować. A on mówi, że nie, ponieważ Polacy to nie Niemcy i należy postępować inaczej. Tyle tytułem tego przykładu. Dziękuję bardzo. Ja pozwoliłem sobie zrobić taki profil sędziego, ogólny profil sędziego, który orzekał w tych sprawach, więc to, na co zwrócił pan prokurator Janicki jako moderator i to, co często się przewija, kiedy mówimy o tych osobach, istotnie były to osoby bardzo dobrze wykształcone i na ten fakt władze zwracały uwagę. To znaczy chodziło o to, żeby te osoby miały odpowiednie, wysokie przygotowanie merytoryczne. Często były to osoby z tytułami naukowymi doktora nauk prawnych. Po drugie, często były to osoby stosunkowo młode. Tutaj wiele z tych osób, i tutaj akurat mówimy o motywach, byli to asesorzy, którzy w toku wojny zostali dopuszczeni do orzekania. Przy czym wobec tych asesorów nie zawierano, nie powoływano ich na stałe, tylko na pewien, nazwijmy to, okres próbny. I ci asesorzy
profesorzy z reguły dość surowo orzekali, chcąc się w ten sposób, jak nie mam, przypodobać władzy zwierzchniej po to, żeby otrzymać stałą posadę. W Niemczech był pewien problem ze stanowiskami, nazwijmy to wolnymi miejscami, wolnymi etatami i należy przypuszczać, że większość z tych sędziów z radością przyjęła wcześniejsze, jeszcze przedwojenne usuwanie prawników niemieckich z wymiaru sprawiedliwości. Z radością przyjęło to, że doszło do aneksji nowych terenów, przez co, mówiąc krótko, wytworzyły się nowe miejsca do zrobienia kariery zawodowej i to, zdaje się, było bardzo istotnym elementem. Kolejnym elementem, na który się wskazuje, to jest pewien system kształcenia prawników niemieckich, który był obliczony na uległość i był obliczony również w późniejszym okresie, kiedy NSDAP doszła do władzy, na zaangażowanie, nazwijmy to, partyjno-społeczne. W opracowaniach znalazłem takie wzmianki, że na przykład w sądzie w Poznaniu zaledwie 6 pracowników, sędziów, prokuratorów nie należało do NSDAP. Przy tym 3 z nich to miało status kandydata z tych 6, a 3 istotnie nie należało, ponieważ byli oni tak zwanymi Niemcami przesiedlonymi, którzy działali w różnego rodzaju nacjonalistycznych organizacjach powiązanych z NSDAP i jakby w ten sposób nie dostrzegali potrzeby dalszego wykazywania swojej gorliwości partyjnych. Zatem, mówiąc krótko, ten stopień upartyjnienia, jak wskazują opracowania prawników niemieckich na terenach Generalnej Guberni oraz wcielonych do Polski, był znacząco wyższy niż na terenach tak zwanej Starej Rzeszy. Tutaj na przykład w Poznaniu to było aż 90% osób. Zatem motywy to chęć zrobienia kariery bez wątpienia. Również po części należy podejrzewać to, co wynikało ze słów pana doktora Graczyka, z którymi to przypadkami podobnymi ja się zetknąłem również, zapoznając się z różnego rodzaju materiałami, to z pewnością identyfikowanie się z ideologią niemiecką, ideologią nazistowską, z teoriami rasowymi i teoriami o wyższości narodu niemieckiego nad innymi, koniecznością eksterminacji innych narodów, bez wątpienia. Ale też w grę wchodziły na pewno takie bardzo prozaiczne, a często może i powiązane z tymi wcześniej wspomnianymi kwestiami, takie kwestii jak na przykład chęć wejścia w posiadanie mienia, nazwijmy to, po danej ofierze zbrodni sądowej. Tutaj zastanawiam się z takim przypadkiem na przykład, że doszło do tak zwanej aryzacji mieszkania, dużego mieszkania przez jednego z sędziów w Wiedniu, który wcześniej jakby prowadził proces przeciwko rodzinie akurat żydowskiej, która tam zamieszkiwała i doszło do jej eksmisji, odesłania do obozu. W ten sposób właśnie często dochodziło do tak zwanej aryzacji mienia. Co do dużych kompetencji tychże osób, nazwijmy to merytorycznych, świadczy fakt, że osoby to, o czym tutaj była mowa, karierę zrobiły również w Bundesrepublice. I tak na przykład spośród sędziego w sprawie i prokuratora w sprawie, która jest prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczącej Poczty Polskiej. Na przykład sędzia dr Kurt Bode, który skazał 38 polskich pocztowców na karę śmierci, stosując, no bez wątpienia mając świadomość, stosując przepisy retroaktywne, to znaczy przepisy prawa, które w momencie orzekania nie obowiązywały na terenie wolnego miasta Gdańska. Dodatkowo sam proces był farsą, bo na tylu osób był tylko jeden tłumacz, a obrońcą również był jeden oficer Wehrmachtu.
Sędzia ten po wojnie został sędzią, a następnie wiceprezesem Wyższego Sądu Krajowego w Bremie, zmarł w 1979 roku. Również prokurator, który orzekał w tym procesie, dr Hans Werner Giesecke, po wojnie został dyrektorem Sądu Krajowego Hesji we Frankfurcie nad Menem, zmarł w 1971 roku. Jeden z sędziów w sprawie, o której tu wspominałem, który orzekał w Poznaniu, dr Waldemar Gürner, który skazał na śmierć polskiego robotnika przymusowego za to, że podzielił się jedzeniem z jeńcami angielskimi i rosyjskimi papierosami oraz dał swoje spodnie cywilne, który notabene w tym procesie, w tej sprawie zastosował też prawo, specjalne prawo karne dla Żydów i Polaków, które w momencie czynu jeszcze nie obowiązywało, ale uznał to za stosowne, że powinno być zgodnie z duchem wymiaru prawa niemieckiego, powinno być użyte i skazał tego robotnika na śmierć. Po wojnie osoba ta pracowała jako nadprokurator przy Sądzie Krajowym w Berlinie Zachodnim. Tak samo Józef Wolany, były radca Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, był w 1953 roku sędzią Trybunału Federalnego w Karlsruhe, jednej z najwyższego, można powiedzieć, organu sądowego Republiki Federalnej Niemiec. Pod koniec lat 50. odszedł sądownictwo, ale za to został profesorem prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie w Saarbrücken. Podobnie Walter Wagner w 1940 roku, naczelny prokurator w Poznaniu. Od 1953 roku był prokuratorem federalnym w Karlsruhe, czyli też bardzo wysoka funkcja, a karierę zakończył jako zastępca federalnego prokuratora generalnego. Zatem cóż powiedzieć, no, wydaje mi się, że to nie wymaga żadnego komentarza. Tak? Takie to były osoby, te osoby były potem nieniepokojone przez nikogo, sprawowały w dalszym ciągu swoje funkcje, a demokratyczne państwo prawa korzystało z ich wiedzy i doświadczenia. Dziękuję. Może ja dodam, poza tym, że też mieli bardzo dobre samopoczucie i tu a propos Bodego, który skazywał naszych pocztowców jeszcze w 1939 roku. Ja czytałem jego sprawozdanie takie złożone później w Bayreuth, czyli w takim mieście, które skupiało czy zbierało sprawozdania no, tak zwanych wypędzonych. I w tym sprawozdaniu on opisał swoją działalność jeszcze w Gdańsku w okresie międzywojennym, ponieważ był w sądownictwie Wolnego Miasta Gdańska i w okresie II wojny światowej też był prokuratorem generalnym w Gdańsku. I on napisał takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci, że on i inni sędziowie sądów specjalnych ze wschodu to po wojnie spotykali się z ostracyzmem. Może z Państwa z tym stwierdzeniem zostawię. Okej, tutaj zostało tyle konkretnie powiedziane. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, o jakby selekcję, znaczy nie selekcję, tylko kto przychodził do generalnego, ja mówię generalnego gubernatorstwa, to jakby trochę inna, trochę się różniło od terenów zanektowanych. Ci ludzie byli delegowani często przez Ministerstwo Sprawiedliwości i to trzeba powiedzieć jednak, że z reguły starano się tam albo właśnie młodych, chętnych, zaangażowanych ideologicznie, którzy się zgłaszali na ochotnika, albo byli delegowani osoby, które powiedzmy chcą się pozbyć. To jest rzecz bardzo istotne, nie zapominajmy o tym, że to była w pewnym sensie z jednej strony negatywna selekcja, jeżeli chodzi o tych starszych, powiedzmy już na etatach sędziów, prawników, a jeżeli chodzi właśnie o młodych, to jest istotne, jeżeli ci starsi byli wykształceni jeszcze powiedzmy przed 33 rokiem często, czyli byli czegoś innego uczeni, ale się dopasowali, jeżeli chodzi o tych młodych, którzy przychodzili, którzy ideologicznie przeszkoleni, to już byli bardzo często fanatycy. Zresztą to są badania, jeżeli chodzi o powiedzmy jakby zawody, które najbardziej były
znacyfikowany, czyli przysiągnięty duchem narodowym, czyli jeżeli chodzi o liczbę członków partii NSDAP, to prawnicy i lekarze. To był najwyższy poziom, zdecydowanie, w niemieckim społeczeństwie. Czyli te dwa zawody były de facto przeniknięte tym duchem narodowego socjalizmu. Nie zapominajmy o tym, tutaj wspominaliśmy o uprzedzeniach rasowych, tutaj kolega cytował. Te uprzedzenia rasowe w stosunku do Polaków, one były powszechne w Niemczech. To były lata 20. i 30. To było tak mocne, tak wsiąkło w tkankę tą społeczeństwa niemieckiego, że to po prostu w pewnym sensie było naturalne w jakimś sensie, jeżeli oni jako sędziowie mieli okazję, a nie mieli takiego, powiedzmy, trochę poczucia pewnej sprawiedliwości, to po prostu stosowali te zasady, ponieważ to wynikało też z ich przekonań ideologicznych. Ja bym proponował, bo kwestia, mówię, prawników, nie tylko chodzi tu o sędziów i prokuratorów, ponieważ w generalnym gubernatorstwie na przykład wszyscy, większość w ogóle członków administracji cywilnej, byli prawnikami. To jest taka niemiecka zasada, że oni wszyscy mieli wykształcenie prawnicze. Albo szli w administrację publiczną, albo szli w sądownictwo, ale to mieli większe wykształcenie prawnicze. Zresztą podkreślam, Hans Frank, nie? To był prawnikiem, jego zastępca dr Józef Bühler był prawnikiem oczywiście. I oni tworzyli to prawo, oni mieli to pewne doświadczenie. I ja bym proponował, jeżeli ktoś ma ochotę, okazję, jest wspaniałe przesłuchanie są Jana Zena i Józefa Bühlera. Tylko to jest istotne. Jan Zen, ja sądzę, że niektórzy tu kojarzą człowieka, to był polski sędzia śledczy z Krakowa, który te największe procesy przeciwko zbrodniom, w stosunku do zbrodni niemieckiej, czyli proces Hösa przygotowywał, proces Oświęcimski przygotowywał. Z świetnej klasy prawnik, który znał, tak się składa na szczęście, dobrze język niemiecki, też prawo niemieckie i są przesłuchania jednego prawnika, przysłowiowego prawnika, polski prawnik, znaczy Jan Zen akurat miał jakieś tam korzenie niemieckie, nie wiem z którego tam pokolenia, ale sam nazwisko wskazuje, a to mało istotne jest jakby. I on tego Józefa Bühlera przesłuchiwał. I co bardzo istotne. I się pytał, gdzie studiowałeś? Tam studiowałem. Okej, znasz tego profesora? Tak. A co on wykładał na taki, taki temat? On to wszystko znał. I tak mu wykazał, że on działał nawet przeciwko temu, czego się uczył, bo Józef Bühler skończył studia przed 33 oczywiście, nie? Czyli starszego pokolenia prawnicy niemieccy, oni wiedzieli, że jest inna wykładnia prawa, ale działali według narodowego socjalizmu. Ci młodsi asesorzy oczywiście, to już jakby to pokolenie po 33, które wykształciło, to już było z reguły tak sfanatyzowani. Nakładało się na to oczywiście antypolskie uprzedzenia, czyli antysemickie z reguły równocześnie. Oczywiście i to była taka, w pewnym sensie, mieszanka i po 1945, ci ludzie się czuli, co jest bardzo istotne, niewinni, robili kariery. Tutaj były podawane przykłady sędziów, którzy zajmowali ważne stanowiska, ale to nie są tylko jedyne przypadki, ponieważ mówię, byli urzędnicy niemieccy, którzy tworzyli to prawo, którzy nie byli sędziami, ale tworzyli to prawo. Robili później karierę właśnie na wyższych sądach. Oczywiście czy Trybunał Konstytucyjny był, nie był tylko jeden, był Józef Klein na przykład. Było taki wielki przykład. Oni nie mieli poczucia czegoś, mieli świetnie samopoczucie. I to jest bardzo istotne. I tak samo ich wychowankowie, bo istotnie musimy, i wychowankowie, którzy dzisiaj orzekają, też mają świetne poczucie, bo oni wiedzą, że działają wszystko w jest praworządność i tak ma być. I to jest bardzo istotne. Proszę Państwa, no, słuchałem tego, co mówi moi przedmówcy i tu akurat pan profesor musiał, prawie że doszedł do tego, co ja chciałem powiedzieć, bo moi przedmówcy generalnie skupiali się na tych cechach indywidualnych poszczególnych prawników niemieckich, co spowodowało, że oni właśnie dopuszczali się tych zbrodni sądowych, które są tematem naszej konferencji. No ja myślę, proszę Państwa, że genezy tej właśnie postawy, motywów, którymi się kierowali, należy się doszukiwać dużo, dużo wcześniej niż nawet przed 1933 rokiem. No akurat zajmuję się także, proszę Państwa, naukowo
dziejami nauki i nauczania prawa w Polsce i w Niemczech. I oczywiście to, co powiem, być może ma, są to moje subiektywne poglądy, z którymi Państwo nie musicie się zgadzać, ale proszę Państwa, ja nie mogę zrozumieć, co się stało z nauką prawa i prawnikami niemieckimi, zwłaszcza po 1933 roku. Ja mówię, że oni się po prostu zbiesili, może powiedzieć ten. A dziwię się dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że dla mnie nauka prawa w Niemczech, może powiedzieć, zwłaszcza po roku 1870, po zjednoczeniu, osiągnęła moim zdaniem najwyższy światowy poziom. Oni wyprzedzali Francuzów, Brytyjczyków, Rosjan, bo nauka prawa także w Rosji w tym czasie była na wysokim poziomie. Proszę Państwa, zwracam uwagę, bo tu akurat te rozważania teoretyczno-prawne, no być może ze względu, że no akurat no część panów prelegentów nie jest, no, nie pracuje naukowo na uczelni, no, że w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza po roku 1870, obowiązującą doktryną prawną był pozytywizm prawny. I on zwłaszcza po 1933 roku w skrajnej postaci, jakby, no, można powiedzieć, został wprowadzony w Niemczech. No, najkrócej mówiąc, w czym wyrażał się doktryna pozytywizmu prawniczego, że zgodnie z tą doktryną najważniejsze było to, czy prawo zostało ustalone zgodnie z jakimiś tam formułami. A więc no, tym, co stanowiła konstytucja, jakiś tam regulamin Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zgodnie z tymi procedurami formalnymi prawo zostało uchwalone, to obywatelom wara. Oni nie mają prawa kwestionować merytorycznej treści tych ustaw. Nawet jeżeli one byłoby tam zapisane, zamordować 6 milionów Polaków. Przyjęte w formie ustawy Sejmu Rzeszy, jest to prawo obowiązujące. Ten, proszę Państwa. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że takie wykształcenie, bo przecież proszę Państwa, ci sędziowie, co orzekali w sądach nazistowskich po 1936, niektórzy, ci starsi wiekiem, byli jeszcze no, absolwentami prawa nawet przed I wojną światową, a ci młodsi z kolei ich uczniowie, ich profesorowie, to może powiedzieć, byli także już zwolennicy, może powiedzieć, w dużym stopniu doktryny pozytywizmu prawniczego, bo ona miała bardzo dużo zwolenników w Niemczech, o ile w innych krajach, na przykład u nas w Polsce, to może powiedzieć, było tak 50-50, bo przykład Makarewicz i Krzymuski, który był no, przedstawicielem szkoły klasycznej. Natomiast w Niemczech to już może powiedzieć, ten pozytywizm generalnie dominował ten. Proszę Państwa, no dowodem właśnie tego, że nauka prawa się zbiesiła w Niemczech i prawnicy, no niech będzie fakt, że rzeczywiście, proszę Państwa, no, Niemcy, odrzucając konwencję o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa, twierdzili, że do jakby no, pociągnięcia do odpowiedzialności właśnie tych zbrodniarzy wojennych i ten, wystarczające są przepisy kodeksu karnego z 1871 roku. A więc proszę popatrzeć, na 40 lat przed pierwszą wojną uchwalonego, a już nie mówię na ile lat przed drugą wojną światową. Ten. Oczywiście, proszę Państwa, współcześni prawnicy niemieccy są na tyle dobrzy, tak samo zresztą jak jeszcze kilkadziesiąt, że oni to udowodnili naukowo, ale oczywiście poza naukowo, to każdy chyba na tej sali ma poważne wątpliwości. Czy zawsze uważam, że nauka, wszelka nauka prawa powinna służyć do rozwoju ludzkości i mieć no właśnie takie pozytywne oddziaływanie, no, a nie zgubne. No chyba, że no, ktoś pracuje nad bombą atomową, no, ale nawet myślę, że nasza Maria Curie-Skłodowska, gdyby wiedziała, że no, to nad czym pracuje właśnie przyczyni się do wynalezienia w przyszłości bomby atomowej, to też może by nie kontynuowała tych swoich badań. A więc ten, proszę Państwa, no, dowodem właśnie tego, że, to, że właśnie tą naukę w niecnych celach się wykorzystuje, również może być fakt, że proszę Państwa, bo to się nie zmieniło. Po zjednoczeniu Niemiec przecież RFN anulował no, ratyfikację konwencji o nieprzedawnieniu zbrodni ludobójstwa przez i wojennych przez NRD.
okazuje się, też może powiedzieć, no tutaj, proszę Państwa, no argumentacja została prawnicza użyta, że no jest to słuszny krok. No tu, proszę Państwa, parokrotnie padło nazwisko Hansa Franka, który, no jak pan profesor musiał, był doktorem prawa. No, być może panu profesorowi jest znana książka jego syna. Ten, gdzie, można powiedzieć, gdzie on no tak niby potępia tego swojego ojca przy okazji opisywania tych procesów denazyfikacyjnych. Ja osobiście, proszę Państwa, nie wierzę troszeczkę, może powiedzieć, nawet bardzo w to, co pisze syn Hansa Franka o swoim ojcu. Ten po prostu, no może w ten sposób ta książka stała się bardziej jakby atrakcyjna, powiedzmy sobie. No zresztą każdy z nas o swoich zmarłych rodzicach chciałby, żeby no, opinia była jak najlepsza, może powiedzieć, to jest chyba naturalne. To, że proszę Państwa, okazuje się mimo tylu upływu tylu lat od zakończenia wojny, że ciągle jest inne podejście do prawa w Niemczech wśród prawników, a u nas, to niech świadczy jeszcze ostatnie, jakby mój przykład. Przyjechał kiedyś do nas młody chłopak z Berlina, który pisał doktorat o Wydziale Prawa we Wrocławiu jako jednym z tych wydziałów takich wojennych ten. I okazuje się, proszę Państwa, on urodzony po II wojnie światowej tak samo rozumował jak prawnicy, którzy, no może powiedzieć, właśnie rozpatrywali procesy właśnie w tych wszystkich sprawach, gdzie usiłował pociągnąć do odpowiedzialności właśnie byłych sędziów nazistowskich. To mnie no nie dość, że zaskoczył, ale też i przeraziło, bo miałem nadzieję, że to młodsze pokolenie Niemców, prawników, rzeczywiście już no jednak trochę inaczej będzie myślało, a tu okazuje się, że nie. I to okazuje się, że być może są to też no te czynniki właśnie jakieś tam rasowe, genetyczne, które no nie wiem, czy z mlekiem matki się wyssa, czy czym, ale okazuje się, że ciągle gdzieś tam dają znać o sobie. To? Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I wypowiedź pana profesora nie taje, że pozwoli mi przejść płynnie do kolejnej kwestii, którą chciałbym jeszcze, żeśmy zdążyli omówić, mianowicie odpowiedzialności. Odpowiedzialności już w państwie prawnym, jakim była Republika Federalna Niemiec. A chciałbym rozpocząć tą część naszej dyskusji od pytania Roberta Kempnera na procesie norymberskim, który powiedział, zadał sądowi pytanie, dlaczego morderca nie może być ukarany jako morderca, jeśli jest on prawniczym mordercą? I chyba z przykrością należy zauważyć, to pytanie Roberta Kempnera pozostaje wciąż aktualne, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności sędziów sądów nazistowskich na terenach okupowanych w Polsce, które zapadają wobec obywateli polskich. Zadam zatem proste pytanie, dlaczego do ukarania przestępców w togach nie doszło? Kto ma zacząć? No myślę, że pan profesor musiał. Dlaczego nie doszło? Ja tylko krótko wspomniałem. No, kto stworzył, powiedzmy, podwaliny, dał fundament Republiki Federalnej Niemiec? No, stworzyli tacy prawnicy jak Hans Globke, który stworzył znowu podwaliny po ustawie norymberskiej i tak dalej. To musimy sobie z tego zaznaczyć, kto stworzył Bundesrepublik. To stworzyli, lub stworzyły elity wywodzące się z prostej linii. To są te same elity, które się wywodzą z narodowego socjalizmu. To jest bardzo istotne. I oni zatroszyli się już o to, że im się, za przeproszeniem, krzywda nie uczyniła i zrobiono to w świetle właśnie pod pozorem państwa prawa. Żeby to jakby wyjaśnić, w czasie okupacji Hans Frank, prawnicy, wszyscy inni, oni sobie zdawali sprawę bardzo dobrze, że dokonali zbrodni. Oni sobie bardzo dobrze zdawali. I to zresztą wypowiedzieć Hansa Franka. Wystarczy przeczytać dziennik Hansa Franka, ale też inni. Ci, którzy byli w Auschwitz, którzy wykonywali rozkazy. Oni sobie zdawali sprawę, że dokonują zbrodni, jeżeli Niemcy przegrają wojnę, za to poniosą odpowiedzialność. I to jest istotne. I to nie jest jakby, tak samo ci sędziowie, nie przypadkiem niszczono te wszystkie akta. Oni mieli świadomość, bardzo dobrą świadomość, że dokonują zbrodni. I to jest zbrodnia, która nie jest wytłumaczalna, nie jest do obrony, że samo wykonywanie wyroków śmierci, czy rozstrzeliwanie na rozkaz jest po prostu, nie jest wytłumaczeniem, bo to jest inna skala. Czyli oni sobie z tego
absolutnie zdawali sprawę i stworzyli taki system prawny, oni sami, który ich chronił przed tym. Do tego żaden sędzia, żaden prokurator nie poniósł odpowiedzialności. Tak utworzono takie... ja nie będę wchodził w szczegóły, bo to na przykład jest kwestia na przykład tak zwanej zimnej amnestii z 1968 roku. To stworzyło SPD, wówczas było w Wielkiej Koalicji z CDU i stworzyli tą tak zwaną ustawę zimną amnestię, stworzyli prawnicy. Był Martin Hirsch, był prawnikiem wtedy minister sprawiedliwości, był Heinemann, zapomniałem imienia, Heinemann z SPD, i oni przygotowali taką ustawę, która pod pozorem przedawnienia, uporządkowania kwestii przedawnienia, pod tym pozorem de facto dokonał amnestii wszystkich zbrodniarzy. Dlaczego? Ponieważ według tej właśnie ich definicji mordercami można było skazać za mord, czyli za mord, a ci, którzy wyroki, znaczy według rozkazu wykonywali, oczywiście to była kwestia zabójstwa. Zabójstwo się przedawniło w roku 1900, bodajże po 15 latach i kwestia się załatwiła. I to zrobili właśnie prawnicy, Martin Hirsch, który później awansował do Najwyższego Sądu. To jest istotne. On był wtedy przewodniczącym, był zastępcą frakcji SPD i był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości. I po jakimś czasie niemieccy prawnicy, który pan profesor wspominał, napisali wielkie książki o braku rozliczenia się, czyli jak się nie udało, i z polecenia SPD. I proszę państwa, stworzono legendę miejską, która funkcjonuje. Że to był myk taki jednego byłego sędziego, Dreyer się nazywał, który wprowadził taką ustawę, nikt tego nie zauważył. Bundestag to zaklepał, a później obudzili się, o rany boskie, a myśmy uniewinnili wszystkich w ten sposób, czyli dokonaliśmy amnestii. I ta legenda mińska w niemieckim już... powieści powstają, już filmy powstają. Ta legenda miejska, że jeden taki Dreyer się nazywał, który był właśnie sędzią, akurat był w tym, jak, w jakim miejscu, gdzieś w Austrii był sędzią. I on taki myk zrobił w Ministerstwie Sprawiedliwości, nikt nie zauważył. W rzeczywistości to była świadoma decyzja SPD. Wtedy Willy Brandt był szefem frakcji, był wtedy minister sprawiedliwości, minister sprawiedliwości był Heinemann, później prezydent oczywiście, Martin Hirsch był prawnikiem, zresztą wykształconym w Wrocławiu. I oni takie zrobili myki, de facto później nie można było żadnego skazać. A dlaczego? Bo wystarczyło, że taki zbrodniarz, na przykład, który obsługiwa komory gazowe w Auschwitz, powiedział, że on tylko wykonywał rozkaz. I w sumie to było Beihilfe, czyli pomoc w zabójstwie, to się przedawniło i on nie odczuwał żadnej tam przyjemności przy tym okazji. Bo oczywiście nie było ofiara, nie mogła powiedzieć, że ona kopnął, aby zwiedzała tego Żyda za miną. Czyli de facto nie było możliwości tych ludzi skazania. Czyli tak jest, i to zrobili prawnicy, to jest istotne. Ale ja tylko chciałem jeszcze krótko kwestię możliwości zadośćuczynienia, bo to była też padła kwestia. Proszę państwa, Polacy... Polskie państwo ma taką możliwość. My nie jesteśmy skazani na łaskę niemieckiego prawodawcy w kwestii rehabilitacji zadośćuczynienia. Dlaczego? Pierwsze, w niemieckim prawie karnym z 1871 roku jest kwestia rehabilitacji za czyny, powiedzmy, znaczy wyroki bezprawne. I tym ofiarom tych wyroków należy się zadośćuczynienie. A jeżeli ofiara oczywiście nie przeżyła, to i według niemieckiego prawa karnego należy im się tym potomkom, ci spadkobiercom. To jest pierwsze. Czyli tu mam 15 tysięcy wyroków, które w sumie można powiedzieć bez niczego tutaj podane jest, ale tego było dużo więcej. Czyli de facto, jeżeli my znajdziemy taką osobę skazaną na śmierć, ich potomków, my możemy, pierwsze, wymusić na niemieckim prawodawcy, to nie jest jego łaska, to nie jest nie do końca prawda, że taki niemiecki system. Nie. Niemcy przy okazji rehabilitacji takiej ryczałtowej ofiar Holokaustu i ofiar, powiedzmy, innych wyroków sądowych, ale niemieckich obywateli żydowskich, wprowadzili w 1998 roku ustawę w Bundestagu o rehabilitacji osób skazanych według różnych tam paragrafów, czyli Volksgericht i tak dalej, ale przy okazji Polacy w tym w ogóle nie funkcjonowali, ponieważ w niemieckiego prawa, podkreślam, te wyroki zostały wtórnie zalegalizowane, czyli sprawy nie ma. Ale
zechciał z punktu niemieckiego prawodawstwa, jest tak, że tu było wspomniane rozporządzenie Göringa z 4 grudnia 1941 roku, które mówi o prawie karnym, czyli postępowaniu karnym w stosunku do Żydów i Polaków. To jest ta kolejność Juden, Polen, czyli alfabet jest taki, że, czyli Żydów i Polaków. I według tego, tej ustawy z Bundestagu jest, że wszystkie osoby według tej ustawy, co są skazane, są z automatu, będą rehabilitowane, czyli to nie jest kwestia, proszę Państwa, że my musimy skarżyć gdzieś przed żurkiem, czy jakieś tuleją w Polsce i tak dalej. Nie, my idziemy, po prostu mamy wyrok, w jaki sposób idziemy do niemieckiej prokuratury, czy do niemieckiego sądu, nie prokurator robi. I ten prokurator ma obowiązek, to nie z jego widziemisię, a będzie sprawdzał, nie. Z automatu musi wydać wydok jakby rehabilitacji. No i teraz wchodzi niemiecki kodeks karny, który mówi o czym, proszę Państwa? O zadośćuczynieniu. I my mamy narzędzie, które jest i które my nie musimy nic naprawdę wymyślać gdzieś do jakichś trybunałów międzynarodowych gdzieś. My to możemy uczynić w Niemczech. I to jest skala tutaj, bo moje pada 15 tysięcy. Ja podejrzewam, że dużo więcej jest, dużo więcej jest kwestia Auschwitz, tam było kilka tysięcy wyroków śmierci i tak dalej. Sądy doraźnie również podlegają pod to, ponieważ według tej ustawy z Göringa z 4 grudnia 1941 roku ziemia zanektowana została, stworzone te policje. Sądy doraźnie, czyli te, wyniki, te wyroki tych sądów doraźnych również są z automatu muszą być rehabilitowane, ale ofiary albo ich potomkowie, albo osoby, które mają interes jakiś, muszą złożyć w niemieckiej prokuraturze, muszą złożyć przez niemieckiego adwokata takie podanie o rehabilitacji, to jest z automatu. Czyli de facto, proszę Państwa, wystarczy, żebyśmy wyszukali, ja nie wiem, 100 wyroków na początek, czy 150, nie wiem, na pewno może bez niczego, bierzemy pierwszego lepszego adwokata z Niemiec, który musi to robi, mamy rehabilitację i zaczynamy przed niemieckim sądami prawnymi. Co? Kwestie rehabilitacji, to jest, mówię, to jest kodeks karny i nie ma takiej możliwości, że niemieckie państwo prawa się z tego wymiga. Nie ma takiej możliwości, ponieważ Grundgesetz, czyli ustawa zasadnicza mówi o czym? O równości, jeżeli inne ofiary są rehabilitowane, inne tak samo muszą być Polacy, nie ma takiej możliwości. I proszę Państwa, my mamy naprawdę narzędzie, tylko to wymaga pewnego wysiłku, pewnego sprężenia, stworzenia pewnego zespołu, wyszukiwania, powiedzmy, tych wyroków, plus znalezienia jakiejś kancelarii prawnej. To musi być niemiecka, nie polska. To nie ma, ponieważ musi być dopuszczony przed niemieckimi sądami. I my nie jesteśmy naprawdę skazani na widzimisię, czy na łaskę jakiegoś dobrego Niemca, który, o Jezus, najwyższy czas, żeby tych Polaków zrehabilitować. Nie. My to mamy. My to mamy w ręku dla części pomarowanych Polaków. Dziękuję, panie profesorze. Do kwestii rozliczeń jeszcze wrócimy, panie profesorze. Ja, jeszcze jedno pytanie, bo jakoś tam uciekło. Chciałem zapytać jeszcze o te modele rozliczeń w Republice Federalnej Niemiec, NRD, Austrii, ale także Polsce. Czy one się różniły? Czy też wykazywały jakiekolwiek podobieństwa? Rozliczeń oczywiście sprawców zbrodni sądowych. A potem przejdziemy do kwestii odszkodowań także. Pierwsza różnica jest w skuteczności, to znaczy rzeczywiście w Republice Federalnej Niemiec prowadzono 22 takie postępowania karne i prawomocnie nikt nie został skazany. Nieprawomocnie został skazany Hans-Joachim Reze, który brał udział w skazaniu ponad 230 osób na karę śmierci w Trybunale Ludowym razem z Rolandem Freislerem. Natomiast no, ten wyrok się nie ostał, on został uchylony i on później został uniewinniony, więc no, nie można mówić o tym prawomocnym skazaniu. Ten okres wcześniejszy, czyli przed utworzeniem NRD i RFN, kiedy te sprawy rozpatrywały amerykańskie sądy wojskowe, tu dochodziło do skazań, ale jakby to zostawiam poza rozważaniem. NRD, tu mamy przede wszystkim na początku lat 50. Tak zwane ryczałtowe procesy w Waldheim, no one standardem po prostu były zbliżone do naszych procesów stalinowskich, niemniej tam do skazań też niemieckich prawników doszło. No i wreszcie mamy
Mamy przykłady polskie, kilka takich nazwisk jest. To jest między innymi Józef Abbott, prokurator z Gdańska, to jest Helmut Holland, prokurator z Piotrkowa. Mamy Westera, który nie został skazany, ponieważ zmarł w więzieniu mokotowskim, kiedy został mu już akt oskarżenia doręczony, ale do rozprawy i do skazania nie doszło. No i mamy jeszcze Alberta Michela, sędziego Sądu Specjalnego w Krakowie. Mamy kilka takich przypadków skazania. Ich czyny zostały zakwalifikowane na podstawie sierpniówki, no, której okrągłą 80. rocznicę wydania będziemy mieć w przyszłym roku. Ale te kilka przykładów prawników, po pierwsze dowodzi, że to skazanie też jakby u nas było możliwe, a po drugie, że ono było możliwe w pewnym no, wąskim okienku czasowym, to znaczy oni wszyscy zostali ekstradowani i te ekstradycje były możliwe, profesor Musiał badał to, więc ja tu mogę się do tych wyników badań odwołać. Tylko do pewnego momentu były możliwe ekstradycje z zachodnich stref okupacyjnych do Polski. W pewnym momencie to okienko się zamyka, mamy ten podział bipolarny, zimna wojna wchodzi. No i oczywiście te przepisy, które w konstytucji niemieckiej się znalazły, zakazujące ekstradycji, i po tym mamy zaprzestanie tego wszystkiego. No i wątek, który jakby dotyczył głównej komisji w okresie Polski Ludowej, czyli przesyłanie, ponieważ ta ekstradycja nie była możliwa, no więc jedyne starania mogły sprowadzać się do jakichś czynności procesowych w Polsce, udokumentowania ich, przesyłania tych dokumentów do Niemiec, no co się skończyło w ten sposób, jak już wiemy. W międzyczasie aż trzy wątki zostały poruszone. Dwa przez pana moderatora, jeden przez pana profesora Musiała. Ja tylko będę chciał uprzejmie prosić, żeby do wątku, który poruszył pan profesor Musiał odnośnie tych rehabilitacji, żeby dane było, kiedy będziemy o tym, żeby mógł wrócić. To będę chciał do tego nawiązać. Natomiast zacznę od modelów odpowiedzialności, bo to była pierwsza rzecz, a druga rzecz o przeszkodach. Model odpowiedzialności, o modelu odpowiedzialności w Republice Federalnej Niemiec już padło wiele słów. Ja bym tu skwitował jednym takim, powiedzmy, zdaniem, które głoszono, że to, co było prawem, nie może stać się bezprawiem. To, można powiedzieć, załatwia absolutnie wszystko i powiem szczerze, wielokrotnie chciałem nawiązać, bo to, powiem szczerze, mnie osobiście to jako prawnika, to, czym mówił profesor Musiał, mnie to, kiedy czytałem o tych sprawach, mnie to naprawdę poruszyło, że sądy Republiki Federalnej Niemiec w pełni zaakceptowały argumentację sądów nazistowskich. Powtarzano dokładnie te same argumenty. Usprawiedliwiano najbardziej ohydne skazania, powołując się właśnie dokładnie na te same opinie, które były wyrażane przez sądownictwo niemieckie. I tak na przykład o wyroku dotyczącym Rezego. Tam właśnie było dokładnie, to było widoczne, to był wyrok 68 roku sądu z Berlina, gdzie te argumenty żywcem wzięte właśnie z uzasadnień sądów nazistowskich, niemieckich nazistowskich były przytoczone. To mnie osobiście zaszokowało. Powiem szczerze, że może naiwny jestem, ale tego się naprawdę nie spodziewałem. To orzecznictwo III Rzeszy wprost przeniknęło do orzecznictwa Republiki Federalnej Niemiec. Ono funkcjonuje do dzisiaj. De facto nikt istotnie tego nie uchylił, tak. To prawda. Więc ten model odpowiedzialności w Niemczech, tym bym skwitował. Procesy w NRD, procesy Waldheim przede wszystkim, to była groteska. No, można powiedzieć, z poważnej sprawy, jaką była możliwość osądzenia zbrodniarzy niemieckich, uczyniono de facto drugą zbrodnię sądową, łącznie z tym, że jedna z osób orzekających, sędzia już po zjednoczeniu Niemiec, z tego co przeczytałem, właśnie za skazanie w ramach procesu Waldheim, sama była za zbrodnię sądową ukarana, więc te procesy nie miały absolutnie nic wspólnego z prawem. Także NRD generalnie wykorzystywało
propagandowo tezę o tym, że ono jako państwo robotników i chłopów się rozliczyło z przeszłością, natomiast Republika Federalna Niemiec tego nie uczyniła. Stosowano różnego rodzaju propagandowe zabiegi poprzez publikacje bodajże przez Alberta Nordena, jednego z propagandzistów Partii Komunistycznej Niemieckiej. Co jakiś czas były publikowane listy, brunatne listy prawników niemieckich. Początkowo to pozostawało bez echa, potem no, były zmuszone Niemcy Zachodnie wszczynać postępowania, które skończyły się tak, jak się skończyły. Także NRD w niewielkim stopniu dokonała no, tych rozliczeń. W późniejszym okresie, tutaj pewnie pan doktor mógłby powiedzieć o procesie Gerharda Palka, który po zakończeniu wojny osiadł w NRD, był tam prokuratorem w Gerze bodajże, potem był prokuratorem generalnym Turyngii i on został rozpoznany w czasie jednej z wystaw. Jedna ze studentek spostrzegła faksymile wyroków z podpisem i wskazujących właśnie za bezprawne skazania w Polsce. Został rozpoznany. Panie prokuratorze, i proces... prosiłbym, abyśmy tak, przyspieszyli trochę. Jeszcze jest jedna kwestia do poruszenia. Czas nas jednak goni. Także bardzo ja proszę. Się bardzo cieszę z jednej rzeczy, aczkolwiek niestety na to nie starczy już czasu, że pan prokurator powiedział o Austrii, którą ja tu ośmieliłem się wymienić i o procesie rozliczenia przez wymiar sprawiedliwości austriacki. Według badań profesora Kuleszy były 56 spraw przeciwko prawnikom niemieckim. 3 z ledwością zakończyły się jakimkolwiek skazaniem, ale uwaga, proszę państwa, to jest też szokujące, że nie dochodziło tam zasadniczo do rozliczeń za naginanie prawa, za bezprawne skazywanie, ponieważ od razu uznano na samym początku, że prawo okresu nazistowskiego było prawem jak najbardziej legalnym, skutecznym. Tam dochodziło głównie do skazań. Te skazania, do których doszły, to one odnosiły się do nielegalnej przynależności do NSDAP przed Anschlussem, bo to było w Austrii zabronione i to było traktowane jako zdrada główna. I dlatego właśnie te 3 osoby zostały skazane, natomiast w pozostałym zakresie absolutnie nie. Nie zdążyłem powiedzieć o zagadnieniu, które pan moderator wywołał, o przeszkodach w skazywaniu. No to już, ale to już, chyba, już wspominam o tym. To, prawda, także. To już akurat dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie do końca mogę się zgodzić z oceną procesów w NRD. Oczywiście były tam kwestie dosyć dziwne, ale jeżeli weźmiemy oficjalne liczby, to ja mówię, wspominałem, było prawomocnie zostało skazanych w Niemczech za ogóle bodajże, ile mówię, chyba 4000, już nie pamiętam, 4419 od 5 do roku, to w NRD ponad drugie tyle. A musimy wziąć pod uwagę, że w NRD mieszkało chyba 18 milionów, a w Niemczech 80 milionów zachodnich. Czyli i to jest jedno, a po drugie ogromna większość zbrodniarzy niemieckich uciekała do Niemiec Zachodnich. Czyli tam mamy de facto, na przykład wszyscy, większość członków załogi oświęcimskiej znalazła się w Niemczech Zachodnich. Nie? To jest jakby istotne. I tam były oczywiście takie procesy farsowe, ale ja miałem przy okazji innych badań, zajmowałem się tymi procesami i czytam je do moich centrów badawczych. I te procesy nie do końca, na przykład ja oczywiście nie prawników robiłem, znaczy dwóch było prawników, których przeglądałem i tam rzeczywiście skazywano, oczywiście tam podkreślano różne sprawy, ale ich skazywano i jednak bardziej w odczuciu bym powiedział, no niemieckie sądy zachodnie by ich zwolniły od polityki karnej, NRD skazało, polskie sądy by też skazały i dzisiejsze sądy niemieckie również by skazały, podejrzewam, bo nie zmienili później procedury w 2011 roku, jeżeli chodzi o te kwestie. I weźmy takiego Horsta Fischera, nie, to lekarz z Auschwitz, został skazany na karę śmierci, proces był bardzo dobrze przeprowadzony, były różne zarzuty. W Niemczech Zachodnich ten sam Horst Fischer zostałby zwolniony od pociągu karnej. To jest murowany. Bez niczego, nie było żadnych problemów. Czyli jednak jest różnica. Oczywiście oni wykorzystywali to do celów propagandowych po części, ale nie zmieniam faktu, że tam była jednak w pewnym sensie wola
która być może wymuszona była przez okupację przez sowieckich wyzwolicieli, jak oni to dzisiaj nazywają, plus dochodziło do tego, że w rządzie NRD było członków partii komunistycznej, którzy byli w obozach koncentracyjnych, oni mieli taką wolę jednak tego ścigania. Dochodziło oczywiście do różnych tam jakichś ekscesów, nie? Ale mimo wszystko tam była bardziej wola ścigania i tam szanse, jeżeli kogoś odkryli, że skażą, jednak było. Na przykład za kwestie tutaj w getcie warszawskim to byli skazywani na karę śmierci na przykład. No i to wyroki były wykonywane, co było w RFN, było niemożliwe. Bardzo dziękuję. Szanowni panowie, mam takie wrażenie, że podzielicie mój stan ducha, że no, nasza dyskusja prowadzi do mało krzepiących wniosków, bo z jednej strony zbrodnie sądowe okresu okupacji niemieckiej w Polsce, jak zgodnie stwierdziliśmy, nie zostały skutecznie prawnie rozliczone. Sprawcy tych zbrodni nie upokojeni przez wymiar sprawiedliwości demokratycznego państwa niemieckiego, a swoją drogą z niezmąconą świadomością swojej przydatności w współtworzeniu i stosowaniu prawa, ochoczo i za przyzwoleniem nowych władz włączyli się w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nowego państwa, a równocześnie umiejętnie wykorzystali jego zasady, aby zapewnić sobie umknięcie odpowiedzialności za uprzednie współdziałanie w realizacji systemowego bezprawia. Czy zatem możemy powiedzieć o jakichś pozytywach, pan profesor Musiał już o tym mówił, przysługujące ofiarom zbrodni, pozytywach w realizacji tego prawa, przysługującego ofiarom zbrodni niemieckich sądowych do dochodzenia odszkodowań, roszczeń indywidualnych. Może pana profesora Koryczuka poproszę. Ja jestem wywołany do tablicy. Proszę państwa, no, pan profesor Musiał stwierdził, że są możliwości. Absolutnie. No, z tym, że proszę państwa, dobrymi chęciami w piekło jest wybrukowane, a więc możliwości to jedno, a czy to działanie, te możliwości okażą się skuteczne, to drugie. No, oczywiście, rzeczywiście można by próbować i oczywiście no, trzeba to robić. No, pan profesor wskazał, że, no, że trzeba byłoby no, adwokatów tutaj dobrych wziąć. No niewątpliwie mamy przykład mecenasa Obary. Ten, no także... Nie muszą być Niemcy dopuszczeni. No, mecenas Obara nie jest dopuszczony, nie ma takiej możliwości. No mamy nawet, znalazłem, że jest Fundacja Odszkodowań Wojennych Obrońcą, która też zadeklarowała, że podejmie się na razie dwóch spraw, gdzie ewentualnie będzie starała się o odszkodowania indywidualne ofiar zbrodni niemieckich. Z tym, że proszę państwa, no ja powiem tak, no, nawet jeżeli znajdziemy takich prawników w Niemczech, którzy taki spraw się podejmą, ten, no, pytanie, czy, jaki, no oczywiście, że tym bardziej, że to dla niektórych będzie jakaś forma reklamy ich jakby no, osobistej kancelarii. No, jak ewentualnie uda się uzyskać odszkodowania, to może, jeżeli to będzie duże jakieś odszkodowanie, część, no przecież no, to będzie ich honorarium. Ten, to tak jak no, z ubezpieczeniami zdrowotnymi, gdzie no, u nas jeszcze może nie, ale w innych krajach wysoko rozwiniętych może powiedzieć, to już stoją pod szpitalem i tylko czekają na ofiary błędów lekarskich, ten można powiedzieć. No, no w związku z tym, że jak proszę zauważyć, do tej pory praktycznie no, nie mieliśmy co liczyć na sumienie sędziów niemieckich, że praktycznie w żadnym z procesów karnych no, nie udało się uzyskać no, tych indywidualnych odszkodowań. Natomiast właśnie w procesach niekarnych no, uzyskaliśmy. Tu pan profesor podał przykład no, instytucji rehabilitacji w kodeksie karnym z 1871 roku. No, ja w tym momencie dokładnie nie pamiętam, ale też przypominam sobie tak przez mgłę, że chyba tam też była mowa, że przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, a zbrodnie sądowe są przeciwko zdrowiu i życiu. I na dodatek jeszcze chyba była tam wzmianka, bo w kodeksie cywilnym jest jedynie roszczeniach z czynów niedozwolonych przeciwko życiu i zdrowiu. A w kodeksie karnym jeszcze jest na dodatek te przestępstwa, gdzie został wydany prawomocny wyrok, jednak przedawniają się po upływie 30 lat. W kodeksie cywilnym też ten sam termin jest przewidziany. Co okazuje się, że no, mimo, że no, znalazłoby się prawnika, który stwierdzi, że jest taka możliwość prawna, no, pamiętajmy, w sądzie zawsze są dwie strony. I ta druga z kolei
no nie, wydawałoby się, że no, przepisy prawa nie powinny być sprzeczne ze sobą. Oczywiście nie mamy pewności, czy nie powoła się właśnie na to, że jednak no, na inny artykuł mówiąc, że no, tutaj jednak no, obowiązuje zasada przedawnienia. Natomiast właśnie te roszczenia, które dotychczas uzyskaliśmy, no uzyskano najczęściej w drodze cywilnoprawnej i jeżeli już szukamy takich możliwości, które jednak są, dają znacznie większe szanse, że uzyskamy to odszkodowanie, to tu ja na przykład widziałbym, proszę Państwa, w porozumieniu, które stało się podstawą założenia tej drugiej fundacji w 2000 roku, Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, gdzie pod nią podpisały się także władze niemieckie i okazuje się, proszę Państwa, zgodnie z tymi rozmowami, strona niemiecka zobowiązała się do wypłaty 10 miliardów marek no, odszkodowania, dodając od razu, że to jest ostateczna kwota, na jaką oni się godzą. Proszę Państwa, okazało się no, później, bo już powiedzmy sobie, ta działalność została zakończona, że w sumie z tego tytułu, no, które było podstawą działalności Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, no, wypłacono no, około 3,5 miliarda złotych, to daje około 1 miliard euro, a to trzeba byłoby przeliczyć, bo w oświadczeniu strona niemiecka mówi o 10 miliardach marek. A więc no, brakuje nam jeszcze do tej kwoty. I tu ewentualnie widziałbym szansę większą niż powiedzmy sobie w przypadku no, tego, co pan profesor mówi, żeby rzeczywiście domagać się, skoro tak zadeklarowali, żeby jeszcze jednak do tych 10 miliardów, no brakuje, no podejrzewam, no, około 75%. Zadeklarowali to, podpisali się, a więc no, w tą nutę, że tak powiem, bym uderzył. Bo oczywiście, proszę Państwa, no, niektóre rozwiązania, które no, powiedzmy sobie, no, na przykład grupa posłów PiS-u z posłem Ularczykiem na czele no, złożyli do Trybunału Konstytucyjnego no, wniosek, by no, znieść jurysdykcję sądową państw zagranicznych ten w zakresie właśnie zbrodni przeciwko ludzkości. No tak jak to zrobili Włosi, no można, tylko że no nie wiem, czy jak zgłaszano ten wniosek, czy poseł Mularczyk no napisał, czy ten no, powinien jednak no, zdawać sobie sprawę, że okazało się to działanie nieskuteczne, bo pomimo wydanych wyroków nie były sądy włoskie w stanie próbowały, można powiedzieć, ale ostatecznie z tego zrezygnowały. Sprawa jest w toku, bo Niemcy zaskarżyli. Ten? I sprawa jeszcze nie... Jeszcze no, nie tak dawno, no z kolei rzeczywiście sąd włoski wydał no, wyrok, na mocy którego jakby przewidziano wypłatę odszkodowania ofiarom zbrodni hitlerowskich, ale okazuje się z planu odbudowy Włoch, tego, na który no, my czekamy, czyli z własnych włoskich pieniędzy ten. Może powiedzieć. No, no i naszych powiedzmy sobie ten. No ale mówię odnośnie jeszcze tego, co w 2000 roku, no może powiedzieć przed 23 laty no, władze niemieckie się zadeklarowały. Tutaj no myślę, że można byłoby no, jako no, jednak no, argumenty prawne tutaj mamy, no spróbować no, w tą no, te właśnie pójść. Trudno mi się zgodzić z tym, bo pan profesor słusznie podniósł kwestię przedawnienia. Przedawnienie istnieje oczywiście, tylko kwestia przedawnienia jest taka, że zaczyna się wtedy, jak nastąpi rehabilitacja tej ofiary. Czyli nie w momencie wydania wyroku i skazania tej ofiary w 1944 roku, ponieważ do dzisiaj ten wyrok jest aktualny, on nie został zniesiony. Czyli z momentem, gdy niemiecka prokuratura, która nie robi nam łaski, naprawdę nam nie robi. Ja mówię tutaj o konkretnym jednym rozporządzeniu, to jest rozporządzenie Hansa Göringa z 4 grudnia 1941 roku. Według których skazano kilkanaście tysięcy Polaków na karę śmierci i Polek oczywiście również. Żydów stosunkowo mało, a to jest jakby inna sprawa. Czyli my tu mamy, i podkreślam, my nie jesteśmy skazani na łaskę, że przyjdzie nam właśnie, ach może, a może jednak nie, a może się dogadamy, a może tylko połowę zrehabilitujemy, a może ćwiartkę. Nie.
oni według ustawy muszą być, bo tam jest napisane w gazecie, HAT, czyli mają być zrehabilitowani. Czy to nie podlega widzimisię jakiegoś prokuratora czy jakiegoś sądu? On musi. Czyli następuje, czyli ta osoba prawna, która ma prawo do tego w jakimś sensie uzyskać tą rehabilitację, w tym momencie rehabilitacji zaczyna się okres przedawnienia. Nie w momencie rozstrzelania w Auschwitz, to już było minęło oczywiście, w momencie następuje rehabilitacji, w tym momencie, jak ten wyrok został unieważniony. Czyli nie ma jeszcze kwestii przedawnienia, tu nie ma kwestii przedawnienia, to jest istotne, a po drugie, znalezienie. Prawnicy polscy w Niemczech, przepraszam, tak powiem, nie ma tam nic do szukania, dlatego że nie są dopuszczeni. To musi być kancelaria niemiecka, musi być prawnik niemiecki. I teraz twierdzenie, że jest niemożliwe w Niemczech znaleźć niemieckiego prawnika, ja przepraszam, ja znalazłem osobiście jednego prawnika, który jest gotów to robić. Który jest z Niemcem, nie jest na polskie pochodzenia, jest Niemcem, uważa, że to jest sprawa, którą można robić, można spróbować. I mamy do tego kodeks właśnie z 1881 roku, czyli mamy w ręku mechanizm. I teraz wracając do kwestii, ile uzyskamy. Tu była mowa kilkakrotnie o kwestii tych pocztowców. Również, jak ich zrehabilitowano, to Gerhard Schröder się zapierał, że oczywiście my ich zrehabilitujemy, ale nie ma możliwości odszkodowania. To trochę trwało, uzyskała rodzina, te rodziny uzyskały, no niestety śmieszną sumę 200 tysięcy, chyba w 2002 albo 2003 roku, nawet gazeta wyborcza się za przeproszeniem była oburzona, że to były ochłapy, ale podkreślam, to był rok 2002. Mamy rok dzisiaj 2023, tak? 23. Dużo się zmieniło. W ubiegłym roku był wyrok sądu międzynarodowego, który skazał bodajże Ugandę za straty ludzkie, skazał międzynarodowy, za jednego zamordowanego obywatela Konga, dziecko i tak dalej. Kongo musi zapłacić bodajże 40 tysięcy dolarów za jednego zamordowanego oczywiście, nie? Czyli my tak naprawdę nie jesteśmy skazani na widzimisię niemieckiego sądownictwa, my mamy narzędzia. I to jest, i my to możemy skarżyć w Niemczech, i z tym dojść właśnie do Trybunałów Międzynarodowych, ponieważ to jest jurysdykcja niemiecka i to jest wszystko w porządku. Nie weźmiemy jakiegoś polskiego prawnika, który mówi, podkreśla, no Trybunał Konstytucyjny w Polsce może wydać polecenie, że jednak jurysdykcja jest, ale Niemcy się tego nie zastosują, zaskarżą właśnie to, co zaskarżyli z Włochami. Sprawa się toczy, jeszcze nie została rozstrzygnięta przez Trybunał Europejski odpowiedzialności. Ja sądzę, że to pójdzie po myśli Niemiec, czyli sądy niemieckie mogą, włoskie sobie mogą wydawać wyroki, ale one nie będą akceptowane. Ale jeżeli sądy niemieckie na miejscu takie wyroki muszą wydać. To jest inna sytuacja prawna. Nie ma takiej możliwości. Do tego jest ustawa zasadnicza, która mówi, jest paragraf, mówi o, jeżeli obywatele żydowscy zamordowani przez Niemców, też polscy obywatele mają prawo do odszkodowania, to dlaczego nie polscy obywatele polskiego pochodzenia mają tego prawa? Nie ma takiej możliwości fizycznej. I to jest, ja sądzę, mamy wspaniałe narzędzie. Oczywiście przy okazji mamy w pewnym sensie prawną nogę w drzwiach, ponieważ myśmy w wielu takich paragrafach mówili, które do dzisiaj obowiązują, które jeszcze nie są zdelegalizowane. Kwestia właśnie pomocy, kary śmierci za pomoc Żydom. Ta ustawa jeszcze według niemieckiego prawa obowiązuje. Ja jestem ciekaw, jakby niemiecki sąd, jakbyśmy zaskarżyli tą sprawę o prawo, jakby niemiecki sąd podjął decyzję, że jednak ma prawo, mieli prawo zamordować Polaków, Ulmów czy innych za ukrywanie Żydów. Jestem ciekaw takiego procesu. Bardzo chętnie bym służył jako ekspert, służąc wiedzą historyczną tego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I ostatnie pytanie, które chciałem skierować do pana prokuratora. Panie prokurorze, pan nadzoruje sprawy nazistowskie prowadzone, sprawy o zbrodni nazistowskie prowadzone w głównej komisji. Czy w toku śledztwa, ja wiem, że to nie jest główny element śledztwa, czy spotkał się pan właśnie z sytuacją, kiedy rodziny ofiar, względnie ofiary, skutecznie wystąpiły o właśnie odszkodowania do strony niemieckiej? Czy były takie sytuacje w sprawach? Ja najpierw chciałem powiedzieć w uzupełnieniu. Tylko bardzo proszę już tak. Dziękuję, ale muszę to powiedzieć, dlatego że to jest istotna sprawa, ponieważ nie są wcale potrzebni niemieccy prawnicy do kierowania wniosków o potwierdzenie rehabilitacji albowej. Tym zajmuje się i to skutecznie Główna Komisja w ostatnim okresie. Ta Główna Komisja się tym zajmowała. Teraz w ostatnim okresie powróciliśmy do tego. Tych wniosków od osób, które były dotknięte takimi wyrokami,
wpływa do nas całkiem sporo i my to realizujemy w porozumieniu z centralą z Ludwigsburga i takie potwierdzenia nieważności wyroków do nas wpływają i są one przekazywane pokrzywdzonym. Więc jest to jedna z form naszej działalności, która skutecznie jest realizowana. Natomiast odnośnie pytania, krótko, gdyż czas nas goni, nie jesteśmy specjalistami w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia. Natomiast istotnie w sprawie dotyczącej Poczty Polskiej w Gdańsku, zapoznając się z materiałami dotyczącymi tego postępowania, stwierdziłem, że faktycznie to, co powiedział pan profesor Musiał, po dokonaniu rehabilitacji ofiar przez sąd w Lubece, orzeczono jakąś formę odszkodowania i zadośćuczynienia wobec osób, następców prawnych pocztowców. Więcej, oprócz tego została zawarta jakaś dodatkowa ugoda, mówię jakaś, przepraszam za te takie kolokwialne sformułowania, gdyż nie jest to bezpośrednim przedmiotem naszego zainteresowania. Była ugoda przed sądem w Kolonii, która dotyczyła właśnie tychże odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem i chciałem powiedzieć tylko, że podstawą prawną na pewno nie było prawo niemieckie z 1870 roku, ale to były współczesne przepisy prawa niemieckiego. Zatem istnieją takie możliwości, bez wątpienia, ponieważ mamy do czynienia z tym oto konkretnym przypadkiem, który został zrealizowany i uprawnienia pokrzywdzonych i następców prawnych były w tym wypadku wykonane przez sądownictwo niemieckie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze. Bardzo dziękuję za te pozytywy, które na koniec naszego spotkania tutaj padły. One są rzeczywiście krzepiące, że mamy tutaj jakieś możliwości działania dla osób pokrzywdzonych przez system sądowego bezprawia niemieckiego. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy właśnie program pierwszej części naszej dzisiejszej konferencji. Dziękuję panu za przybycie. Dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się refleksjami dotyczącymi jednak mało znanej powszechnie odsłonie okupacji niemieckiej w Polsce, jako było funkcjonowanie sądownictwa niemieckiego wobec obywateli polskich. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na przerwę, a potem na drugą część konferencji. Bardzo dziękuję.